Dzień dobry Państwu, ja witam wszystkich bardzo serdecznie na tym spotkaniu naszym dzisiejszym, samorządowym. Mam nadzieję, że ci, którzy chcieli dotrzeć, to dotarli. Ewentualne osoby, które jeszcze w międzyczasie będą tutaj się pojawiały, to miejsca wolne są. Chciałem zauważyć, że próbowaliśmy zaprosić konkurencyjny komitet wyborczy. Jednakże odpowiedź, która się tutaj pojawiła, mówi o tym, że termin i zakres debaty nie został ustalony z naszym komitetem. Ja od siebie mogę tylko dodać, że byłem przygotowany na każdy termin i na każdy zakres. No o jakim zakresie mamy rozmawiać, jak nie o zakresie samorządowym? Innego zakresu być nie może. Także w związku z tym Państwo pozwolicie, że ja rozpocznę od siebie w kilku słowach. Przypomnę. Czy ja mógłbym krótkie oświadczenie w imieniu Komitetu Wyborczego? Ale to jest informacja na tablicy ogłoszeń. Myślę, że o tej treści każdy może się zapoznać. Czyli nie mogę odcinać tego oświadczenia? Z tego co wiem, to Komitet przekazał informację, którą pani dyrektor Gokuś zamieściła na tablicy ogłoszeń. Tak, ale ja chciałbym przeczytać je. Przeczytać? Tak, przeczytać je. To oświadczenie to publiczne. Proszę bardzo, niech pan przeczyta, jeżeli... No, a proszę bardzo, no niech pan czyta, skoro pan uważa, że to jest istotne z punktu widzenia naszego dzisiejszego spotkania, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do Komitetu Wyborczego Wyborców łączy nas Sosnowica i do pana Sławomira Czubackiego, wójta gminy Sosnowica. Proszę, jesteś z tyłu. W odpowiedzi na propozycję debaty w dniu dzisiejszym informujemy, że termin i zakres debaty nie został uzgodniony z naszym komitetem wyborczym, a jedynie narzucony przez pana Sławomira Czubackiego i jego komitet. W związku z tym oświadczamy, że kandydat Mariusz Hołowieniec nie weźmie udziału w debacie. Apelujemy o nie wprowadzanie w błąd mieszkańców i nie rozpowszechnianie niesprawdzonych, niepotwierdzonych informacji dotyczących planowanego przez pana i pański komitet wyborczy spotkania. Nieobecność Mariusza Hołowieńca nie świadczy o braku szacunku do mieszkańców, a wynika z wcześniej zaplanowanego harmonogramu indywidualnych spotkań z mieszkańcami. To jest nasz priorytet. Z pełną stanowczością nie popieramy komunikacji prowadzonej w prasie oraz komentarzy na forach internetowych ze strony przychylnych panu ludzi. Nasz program i nasze stanowisko w kwestii istotnych spraw gminy i mieszkańców jest dostępny dla każdego. Jesteśmy otwarci na dialog i rozmowę z każdym mieszkańcem. Mariusz Hołowieniec, kandydat na wójta gminy Sosnowica. Dziękuję bardzo. Słyszeliście Państwo pełną informację. Ja nie jestem od tego, żeby tutaj próbować hamować jakiś przekaz, a jeśli chodzi o szacunek, no to szacunek, ja mógłbym też powiedzieć, że w stosunku do mojej osoby dużo różnego rodzaju dziwnych informacji się pojawia, ale pewnie trzeba mieć grubą skórę, jak chce się startować na tak zaszczytne stanowisko. No, tak można by zauważyć, ale proszę Państwa, to nie o to chodzi. My spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o ważnych sprawach dla naszych miejscowości, naszej gminy, bo nie ulega wątpliwości, że to są kolejne 5 lat przed nami i te 5 lat na pewno nie będzie łatwe. Te mijające lata były trudne z różnych przyczyn. COVID, wojna za wschodnią granicą, różnego rodzaju perturbacje odbijały się także na kondycji samorządu i na funkcjonowaniu samorządu. Co będzie dalej, tego nikt nie wie. Oby tylko nie było gorzej. To jest takie życzenie, czego życzę sobie, czego życzę Państwu i czego życzę tym wszystkim, którzy zmierzają tutaj w tym zaszczytnym kierunku nakreślania kierunków rozwoju gminy Sosnowica. No nie ukrywam, że albo inaczej, bo nie wiem, czy mnie wszyscy znają, Sławomir Czubacki, lat 56, zamieszkały w Nowym Orzechowie ponad 30 lat, chociaż to niektórzy mówią, że to jest za mało,
żeby być mieszkańcem tej gminy. Z chęcią bym się dowiedział, ile trzeba mieszkać, żeby być już pełnoprawnym mieszkańcem, ale to taka dygresja tylko na marginesie. Proszę Państwa, nie byłem nigdy menadżerem. Związany jestem z samorządem od 1989 roku. Przeszedłem, można by rzec, całą drabinę samorządową, bo zaczynałem jako referent od spraw geodezyjnych, drogowych, inwestycji i tak dalej. W ostatnich latach dane było mi piastować zaszczytną funkcję wójta gminy Sosnowica, dzięki przychylności oczywiście mieszkańców. Jeśli chodzi o moje wykształcenie, jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS, konkretnie administracja, oraz legislacji samorządowej na studiach podyplomowych, żeby to tak wszyscy wiedzieli, że są wykształceni, nie ma niewykształconych, wszyscy są wykształceni, ja również, nie mam się w związku z tym czego wstydzić, o tym mówię. Przepraszam. Proszę Państwa, wydaje mi się, że to, co w samorządzie nas otaczającym dzisiaj jest ważne, to jest raz, że pewnego rodzaju wizja, co chciałoby się zrobić. Świat samorządowy poukładany w głowie. Ja się podzielę taką myślą, że jeśli chodzi o wójta Czubackiego, to nikt mi nie musi pisać planów, projektów, przemówień, innych historii. Ja to, co mam do powiedzenia, to mówię. To, co w sercu, to na języku. Taki jestem, tak zostałem ukształtowany i tak się też zachowuję. I w związku z tym z całą stanowczością chciałem podkreślić, że kierowany przeze mnie urząd, czy też instytucje współpracujące, no nigdy, przynajmniej ja nie spotkałem się z takim przypadkiem, żeby czy urząd gminy, czy wójt gminy, czy pozostałe podmioty zamykały się na mieszkańców. My oczywiście cały czas jesteśmy do dyspozycji mieszkańców. Mamy oczywiście świadomość, że być może jeszcze wiele mamy do poprawienia. No, nikt nie jest nieomylny, a ci, którzy mówią, że są nieomylni, no to niech zejdą na ziemię. Bo ja wiem na własnym przykładzie, że obarczony tak jakby tym ciężarem gatunkowym podejmowania decyzji, no po jakimś czasie jednak przychodzi taka refleksja, że coś można było zrobić lepiej. To tyle tytułem wstępu, proszę Państwa. Co do tych ostatnich lat, no to ja nie mam wręcz zamiaru tutaj przypominać, powtarzać, bo to właśnie z mojej inicjatywy staraliśmy się do Państwa docierać dwa razy do roku w formie przekazywanych wieści sosnowickich, po to, żeby wszyscy mieszkańcy wiedzieli, co się w tej gminie dzieje, jakie inwestycje są prowadzone, jakie są działania prowadzone, jak funkcjonuje szkoła, jak funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminna Biblioteka Publiczna. I te wieści sosnowickie są właśnie po to, żebyście wszyscy Państwo wiedzieli raz o tych wydarzeniach, a dwa o tym, jakie środki również są kierowane na poszczególne działania inwestycyjne, żeby była tego świadomość. To według mojej oceny nigdy nie było i nie może być żadną tajemnicą, a jest przecież chyba tym wszystkim, którzy samorząd czują, wiadomym, że to są środki publiczne, co do których wszyscy z Państwa mają prawo mieć tę informację, dowiedzieć się, nie tylko Rada Gminy, nie tylko sołtysi, ale również wszyscy mieszkańcy. Temu służy również między innymi przekazywanie obrad sesji Rady Gminy, żebyście Państwo także mieli świadomość tą wiedzę właśnie o tych wszystkich naszych wspólnych
wspólnych działaniach, wspólnych podejmowanych przedsięwzięciach i o zamierzeniach. Ja chciałem również powiedzieć o tym, ciągle to powtarzam i do tego wracam, że te sukcesy, które udało nam się osiągnąć, to nie jest tylko moja zasługa, bo na te sukcesy pracowaliśmy my wszyscy. Państwo sołtysi, państwo radni, mieszkańcy, urząd gminy, bo każdy coś od siebie wnosił. Chociażby udział własny w każdej inwestycji, no to na ten udział własny to my się składamy, proszę państwa, ja również w postaci różnego rodzaju podatków, opłat lokalnych, PIT-ów, CIT-ów i tak dalej, i tak dalej. Także to my wszyscy mamy udział w tych naszych sukcesach. Co do porażek, ja, jeśli chodzi o porażki, powtarzam, że jeśli takie były, to ja biorę to na siebie i niech tak będzie, że porażki to są, wszystkie porażki są moimi porażkami, a sukcesy są nasze wspólne. Jest pewnego rodzaju ryzyko w działalności samorządowej i trzeba mieć tego świadomość. Trzeba mieć świadomość również tego, że ta działalność samorządowa to jest zapewnienie ciągłości władzy. To nie jest tak, jak chcielibyśmy tą rzeczywistość próbować przedstawiać, że przecinamy grubą kreską pewien okres i zaczynamy zupełnie. Nie. Proszę państwa, pewne działania wchodzimy płynnie. O tym też będę za moment mówił. Ja chciałbym, proszę państwa, żebyśmy my wszyscy tutaj obecni, jak również ci, którzy będą mieli możliwość śledzić to nasze dzisiejsze wydarzenie, żebyśmy usłyszeli o tym zarysie wspólnych działań na najbliższe lata. Ja mam nadzieję, że te główne cele programu wspólnych działań do państwa dotarły w naszej jakże skromnej ulotce firmowanej przez Komitet Wyborczy Wyborców Łączy Nas Sosnowica. I to, jak chcielibyśmy budować tą naszą rzeczywistość, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to opierałbym na takich filarach, które już zostały zapoczątkowane, które już w części są realizowane. I tak zacznę może od tej grupy działań na rzecz osób najstarszych na terenie naszej gminy. No to proszę państwa, to dzisiaj trafia do osób starszych, potrzebujących wsparcia, osób niepełnosprawnych. Pomoc w ramach programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej. To jest opieka wytchnieniowa. To jest opaska na odległość. To są różnego rodzaju inne działania. One oczywiście są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, no ale to tak jest poukładane, że w samorządzie właśnie poszczególne jednostki odpowiadają za pewne dziedziny, za które samorząd odpowiada. Ale pragnę zaznaczyć, że ten pakiet dla seniora, bo tak to nazywam, on się nie dzieje przypadkowo, bo zarysy tego programu i tych działań kieruje wójt do Ośrodka Pomocy Społecznej po to, żeby właśnie ta dobra drużyna w Ośrodku Pomocy Społecznej tymi wszystkimi możliwościami w ramach tego pakietu docierała do osób potrzebujących. Pragnę również zauważyć, że to nie miałoby głębszego sensu, gdyby nie współpraca z państwem sołtysami, z państwem radnymi, z tymi wszystkimi osobami, które są czułe na ludzką
krzywdę, na ludzkie nieszczęście, bo tak to jest, że niejednokrotnie no, głuchy los może potraktować każdego z nas w niewłaściwy sposób i może się okazać, że tej pomocy będziemy potrzebowali. Dlatego też staramy się z tą pomocą docierać do wszystkich. Ja, tak jak dobrze sobie przypominam, praktycznie na każdym spotkaniu, czy to z Państwem sołtysami, czy z Państwem radnymi, powtarzam i apeluję, że zgłaszajmy problemy, jakie są w naszych miejscowościach, no po to, żeby się nikomu żadna krzywda nie wydarzyła. Jeśli chodzi o w ramach tego pakietu dla seniora, to widzę tutaj taką możliwość i podjęcie inicjatywy utworzenia Gminnej Rady Seniorów, żeby to był taki podmiot właśnie międzypokoleniowy, wymiany doświadczeń, wymiany informacji, bo przecież jako społeczeństwo jesteśmy coraz starsi i statystyki są bezwzględne i musimy być na to przygotowani wszyscy, żebyśmy również tej grupy osób starszych i najstarszych, w której to grupie niedługo i my się znajdziemy, żeby głos tych osób był również tutaj artykułowany, wyrażany i żeby ta grupa mogła o swoich pomysłach, problemach mówić właśnie głosem Gminnej Rady Seniorów. Taka możliwość prawna istnieje, nie jest to skomplikowane. Mam nadzieję, że uda się takie przedsięwzięcie wprowadzić w życie. W ramach tego pakietu dla seniora ja chciałbym powiedzieć, że to miejsce, w którym się znajdujemy, czyli ten nasz niewielki gminny ośrodek kultury, mam nadzieję, że lada moment nabierze blasku, zostanie rozbudowany. Z tego, co sobie przypominam, to jutro spotykamy się z zespołem projektowym. I tutaj również między innymi w ramach właśnie rozbudowy i przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury właśnie z naciskiem na określone funkcje widziałbym, żeby tu pojawiła się funkcja klubu seniora, ale nie tylko. Ponieważ to przedsięwzięcie to będzie zupełnie nowe skrzydło tutaj tego budynku. Wartość inwestycji to jest minimum 10 milionów złotych, minimum, powtarzam. Oczywiście ile to będzie kosztować, to otworzymy przetarg i wtedy się zorientujemy, jak to naprawdę wygląda, ale takie mamy możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych i w to się będziemy wpisywać. Czemu taka wartość? Bo proszę Państwa, leży nam wszystkim głęboko na sercu, żeby ten Gminny Ośrodek Kultury no w końcu wyglądał też jak Gminny Ośrodek Kultury, bo dzisiaj on kluby nam nie przynosi. Wygląda tak, jak wygląda. Problemy z dostępnością dla osób starszych, niepełnosprawnych. Ta niewielka sala, na której się znajdujemy, gdzie jak zrobimy spotkanie na sto kilkadziesiąt osób, to robi się ciasno, więc chcemy, żeby z prawdziwego zdarzenia salę taką widowiskową na 200 osób, żeby zaplecze kuchenne powstało, również z prawdziwego zdarzenia, żeby również w tym modernizowanym budynku znalazły się i sala historyczna, sala tradycji, siłownia z prawdziwego zdarzenia, fitness dla dzieci, dla naszych zespołów, przecież które też tutaj niejednokrotnie no, nie mogą się pomieścić, bo mają jakieś niewielkie pomieszczenia w piwnicach wygospodarowane, a chciałyby przygotowywać się, mieć próby. Z drugiej strony przecież mamy bardzo zdolną młodzież
I też tam dobrze, żeby ta młodzież miała takie właśnie profesjonalne miejsca do tego, żeby zajmować się czy nauką śpiewu, czy też innymi rozwijaniem innych zainteresowań, kompetencji, jakie będzie wskazywało życie, jakie będą potrzeby. Także mam nadzieję, że to przedsięwzięcie za moment będzie realizowane. Wiemy doskonale skąd, gdzie aplikować, gdzie te wnioski składać po to, żeby ten ważny dla nas wszystkich, myślę, obiekt był zrealizowany. Ale proszę Państwa, jak jestem przy inwestycjach, to jest grupa działań albo dziedzina, która przecież chluby nam nie przynosi. To są drogi. Czy to są drogi wojewódzkie, czy to są drogi powiatowe, czy to są wreszcie drogi gminne, za które gmina odpowiada. A pragnę przypomnieć, że za około 300 km dróg odpowiada gmina. I niejednokrotnie się rumienimy, bo daleko nam do XXI wieku, jeśli chodzi o stan nawierzchni na naszych drogach. I tutaj pragnę zwrócić uwagę na to, że dzięki przychylności, zaangażowaniu całej grupy osób udało się pozyskać dość dużo środków finansowych na inwestycje drogowe, bo przecież zawarte umowy na drogę do Bohutyna, do Izabelina, do Olchówki, na ulicę Nową. W tej chwili procedowany wybór wykonawców na drugi etap rewitalizacji terenów popegeerowskich, czyli kolejny odcinek w Zienkach, kolejny odcinek w Turnie. W sumie za około brutto 2 miliony złotych. To wreszcie dwa nowe zadania, duże, drogowe, to ponad 2,5 km drogi gminnej do miejscowości Zbójno, jak również poprawa przejezdności, tak to w skrócie nazywam, na odcinku drogi powiatowej pomiędzy granicą gminy Dębowa Kłoda a granicą gminy Stary Brus. Prawie 4 km. To proszę Państwa, to są te pieniądze, które są do wykorzystania. Tylko znowu wracam do tego, że przy tych wszystkich działaniach to, co jest istotne z punktu widzenia finansów samorządu, to jest zapewnienie udziału własnego tak zwanego. I teraz w zależności od tego, z jakiego kierunku pozyskujemy te środki, czy to jest PROW, czy to jest RPO, czy to jest Polski Ład, czy też inne programy, no to ten udział własny jest od 5% wzwyż, tak średnio. No i fajnie, że realizujemy, czy też będziemy realizować zadanie drogowe za 8 milionów złotych prawie, no ale tam też musimy udział własny zabezpieczyć kilkaset tysięcy złotych. I to rzeczywiście spędza sens powiek, ten udział własny, bo przy naszym samorządzie sosnowickim, przy tej niewielkiej gminie, około 2400 mieszkańców, przy skromnym budżecie, no to jest to jednak wysiłek, żeby ten udział własny zabezpieczyć. A powtarzam jeszcze raz, że mam świadomość, że chciałoby się jak najwięcej, bo w której miejscowości, w którąkolwiek stronę by nie spojrzeć, no to wszędzie te drogi wołają i wołają i wołają. Tylko, proszę Państwa, no taki przykład, jeżeli kilometr, wiemy dzisiaj po przetargach, że kilometr drogi gminnej, drogi, nazywam to dróżką, bo 3,5 metra jezdni plus mijanki plus pobocza
warstwy konstrukcyjne, roboty ziemne, oznakowanie i tak dalej. No, jeżeli to jest między 1 700 000, 1 800 000 a 2 miliony za kilometr, no to sobie szybko można przeliczyć, w jakim tempie my te drogi będziemy budowali. Pomimo najszczerszych chęci. Ale to nie na zasadzie takie, żeby takie czarnowictwo wprowadzać, bo tak jak tutaj wymieniałem, tych pomysłów do realizacji jest cała masa. A pragnę również zaznaczyć, wbrew jakimś dziwnym słowom, które się pojawiają, to również nasz samorząd sosnowicki włącza się w działania na drogach powiatowych, włącza się finansowo i to dość znacznie. To tylko, żeby przypomnieć, to odcinek drogi powiatowej od Nowego Orzechowa w kierunku Woli Wereszczyńskiej, no to prawie 500 000 udziału gminy Sosnowica było w tym przedsięwzięciu. Mówię głośno do tych, którzy o tym zapomnieli. Chciałem powiedzieć o tym, że jeżeli na zasadzie wzajemności, wytłumaczę Państwu, na czym ta zasada wzajemności polega. No jeżeli na różnego rodzaju spotkaniach, konwentach wójt spotyka się ze starostą i ustala, że na drodze powiatowej zadanie realizuje gmina, a drugie podobne zadanie realizuje powiat. No to na takiej zasadzie, jeżeli gmina zrealizowała 1130 metrów nawierzchni w Zienkach, w ślad za tym powiat miał zrealizować kilometr nawierzchni od Zienek w kierunku Komarówki. Zostało przesunięte na ten rok i tam też z tego, jak nie chcę przekręcić, ale około 50 000 wsparcia dla powiatu planujemy. To też ukłon tutaj do jeszcze obecnej Rady Gminy, że staramy się w sposób maksymalnie racjonalny, rozsądny te wszystkie działania wspierać. Nie jest naszą jakąś inicjatywą, przekonaniem, żeby jakiekolwiek zadania eliminować. No, myślę, że jesteśmy wszyscy za tym, że drogi, które nas otaczają, są dla naszych mieszkańców i zrobimy wszystko, żeby te drogi realizować. I chociażby w tegorocznym budżecie też została zapisana do realizacji droga powiatowa Lejno-Jagodno. Ale ja muszę w tym miejscu zauważyć, proszę Państwa, to też nie może być tak, może to jest tylko moja ocena subiektywna, ale nie może być tak, że ktoś wycenia kilometr drogi powiatowej na 4 100 000 złotych i uważa, że gmina Sosnowica musi dołożyć 823 000 złotych do tego przedsięwzięcia. No jakąś miarą to wszystko musimy, co nas otacza, mierzyć. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, bo przed chwilą mówiłem, że do 8 milionów na drogi nasze trzeba nam 400 000 udziału, gdzie chcemy zrobić około albo 6 kilometrów z kawałkiem. A tu mówimy o tym, że 950 metrów ma nas kosztować, znaczy udział gminy to ma być ponad 800 000 złotych. To jest oczywiście temat do przemyśleń, do rozmów, bo to też jest tak, przynajmniej ja nie mam czarodziejskiej różdżki. Jeżeli jest ktoś taki, kto ma czarodziejską różdżkę i tą czarodziejską różdżką pokiwa i wydarzy się cud, no to daj Boże, żeby takie cudy miały miejsce. Takie cuda miały miejsce. Ale to też jest głos do wszystkich Państwa, którzy mam nadzieję lada moment będą w kolejnej kadencji radnymi, że to będą takie rozterki w naszych wszystkich głowach, w głowie wójta kolejnej kadencji, w głowie radnych kolejnej kadencji. Proszę Państwa, jeśli chodzi o inwestycje,
Powiedziałem o tych drogowych. No, na pewno zrobimy wszystko, żeby jak tylko będą się pojawiały zewnętrzne środki finansowe, żebyśmy aplikowali o to wsparcie finansowe na te inwestycje drogowe, bo to jest otwarcie na świat. Ja dam taki prosty przykład. Zrobiliśmy w jednej z miejscowości odcinek nowej nawierzchni asfaltowej i za moment pojawiają się turyści, którzy mówią, że no fajna dróżka, fajna gmina, może by przy tej drodze coś kupili. Także to jest też sygnał na to, że inwestycje w drogi to jest potencjalny rozwój tej gminy. Ale tylko nie, to nie tylko drogi, bo to są, również mam świadomość tego, że są pozostałe inwestycje związane z kanalizowaniem naszych miejscowości. A nie są to wydatki małe, bo w tej chwili prowadzone roboty kanalizacyjne w miejscowości Górki za ponad 2 miliony złotych z poziomem dofinansowania 63-63 z PROW-u. Czyli można sobie policzyć, ile tam udziału własnego gmina musi zabezpieczyć. Jeśli chodzi o temat kanalizacji, potwierdzam, tak, realizowane są prace związane z rozbudową, modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Sosnowicy. Jak ktoś nie wierzy, może sobie zobaczyć. Z daleka to widać, że tam pryzma materiałów z wykopu leży, że tam zbiornik retencyjny nowy powstaje. Ale ja przecież nie jestem tutaj od tego, żeby Państwa zanudzać, że to, co się, że takie przedsięwzięcia rodzą się w bólach. I to nie jest tak, że realizujemy je bez problemów, bez różnego rodzaju perturbacji, przeciwności losu. Najważniejsze jest to, że idziemy do przodu, że przynajmniej z mojej strony ja staram się do tego podchodzić też racjonalnie, no bo jeżeli widzę, że wykonawca ma problem, odkąd wszedł na budowę z wodą gruntową, no to nie muszę chyba mówić, jak to wygląda, jak się wbije szpadel, a spod szpadla wycieka woda. Proszę Państwa, kolejne działania. Może będę mówił szybciej, bo nie chciałbym, żebyście Państwo czuli się tutaj zanudzeni, bo są tacy, którzy mówią, że czasami wójt za długo mówi. Ale ja akurat mam taką naturę, że jeżeli chodzi o sprawy samorządowe, mógłbym mówić bardzo dużo. Natomiast nie lubię świergolić o pierdołach, o tak powiem. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kanalizowanie kolejnych miejscowości, no przygotowani jesteśmy do tego też, żeby zabierać się za to, o czym mówiłem, za kanalizowanie Pieszowoli, za to, żeby przygotowywać te wszystkie nasze miejscowości, gdzie jest rozrzucona zabudowa, żeby wyposażać je w przydomowe oczyszczalnie ścieków, wysokosprawne, powtarzam, wysokosprawne, a więc nie drenaż rozsączający, bo do tego dofinansowania nie ma. Także na te działania też będziemy za moment gotowi. Mamy trochę chętnych zebranych, mam nadzieję, że kolejni się pojawią. Proszę Państwa, ja wręcz nie chciałbym, tak jestem przy inwestycjach, to mógłbym sobie, że tak powiem, zażartować. No i powiedzieć o tym, proszę Państwa, że jest ogłoszony program na infrastrukturę tak zwaną sportową. I pewnie sobie niektórzy będą kryte pływalnie budowali. Ale to jest tylko taka moja dygresja, bo my na pewno nie wybudujemy krytej pływalni za kilkanaście milionów złotych po to, żeby później miesięczny koszt utrzymania to był grubo ponad 100 tysięcy złotych. Ja tylko pokazuję, że śledzimy te wszystkie możliwości, które się pojawiają. Mamy świadomość tego, że takie właśnie działania są na wyciągnięcie ręki, ale to nie znaczy, że my jesteśmy w stanie z tymi wszystkimi
pomysłami się zmierzyć. No pewnie nie dzisiaj, pewnie jeszcze nie dzisiaj, bo tak Państwo lepiej wiecie ode mnie, szczególnie Państwo sołtysi, radni albo ci, którzy mieszkają, przepraszam, że użyję skrótu myślowego, na końcu świata i chcieliby drogi, bo droga jest dla nich najważniejsza. Ale też, proszę Państwa, ja głośno i wyraźnie z tego miejsca mówię, że nie zgodzę się, nigdy się nie zgodzę, jeżeli dane mi będzie dalej wójtować w gminie Sosnowica, nie zgodzę się na takie głosy, żeby nie budować drogi do 4 zabudowań, bo ci ludzie nie są gorsi od innych. Bo to, że oni mieszkają pod lasem, to nie znaczy, że mamy ich zostawić samych sobie. A dlaczego? Dałem ten przykład wcześniej. Jeżeli pojawia się droga, to pojawia się zainteresowanie. To może się okazać, że za moment, że jest nie 4 posesje, a jest 40 posesji. Także myślę, że wszyscy wiemy, w czym jest, gdzie ta myśl jest ulokowana. Także drogi, jeszcze raz drogi. Z inwestycji rozpoczętych, proszę Państwa, to z pewnością, bo boisko sportowe przy naszej szkole podstawowej, które też docelowo widzimy to tak, przynajmniej wójt i jego drużyna, żeby jak za moment wykonawca wejdzie na to boisko, umowa jest podpisana, pozwolenie na budowę w końcu zostało wydane, to że na tym boisku o sztucznej nawierzchni zrobimy zadaszenie halowe o stałej konstrukcji. Jest taka możliwość, wiemy gdzie środki pozyskać, po to, żeby taki obiekt był do dyspozycji całą dobę, żeby korzystały z niego dzieci, młodzież, ale a jak będą chętni, to również dorośli. No. Chciałem zapewnić Państwa również o tym, że jeśli chodzi o tak zwaną małą architekturę w poszczególnych miejscowościach, ja oczywiście mam tego świadomość, że jest tutaj cała masa potrzeb, jeśli chodzi o miejsca dla spotkań, bo nie wszędzie wybudujemy świetlice. Nie wszędzie mamy świetlice. Są miejscowości, gdzie działki nie mamy swojej, żeby się spotkać przy ognisku. Wróć to słowo, żeby się spotkać. Także zwracam uwagę również na to, że w ciągu mijającej kadencji nigdy nie doszło do takiej sytuacji, żeby ktoś komuś próbował ograniczyć fundusz sołecki. Po to też ten jest fundusz sołecki, żebyście to Państwo mogli decydować o tym, co jest dla nas wszystkich ważne, najważniejsze, a może pokazywać kierunki działań, bo przecież fundusz sołecki może być doskonałym udziałem własnym na realizację jakiegoś większego przedsięwzięcia. To jest taka moja refleksja. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten potencjalny albo inaczej wykorzystanie pełne naszych możliwości, szans rozwojowych. Uważam, że najistotniejszym w najbliższym okresie czasu będzie przygotowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. My dzisiaj tego planu nie mamy, po to, żebyśmy sobie we wszystkich miejscowościach naszych poustalali, gdzie mamy mieć tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, wielorodzinnej, usług, turystyki, rekreacji itd., itd. To jest bardzo ważne, bo tego dzisiaj nie mamy. Próbujemy niejednokrotnie z różnym skutkiem w trybie wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, zagospodarowania terenu, te problemy rozwiązywać. Według mnie to właśnie plan ma być tym instrumentem, gdzie jak najwięcej tych terenów siłą własnego przekonania, własnych aspiracji
do takiego dokumentu powinniśmy wprowadzić, po to, żeby na najbliższe lata takie możliwości mieć. Bo też chciałbym, żeby była tego świadomość, że jeżeli działka w planie jest zapisana pod kosmodrom, przepraszam, to nie znaczy, że ten kosmodrom trzeba budować jutro. Można budować go po latach, jak komuś do głowy przyjdzie taki pomysł, żeby taki obiekt budować zgodnie z przeznaczeniem. A jak ktoś lubi uprawiać sałatę, no to będzie uprawiał sałatę dotąd, dopóki taką sałatę lubi uprawiać. Także ten plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument prorozwojowy, łącznie z tymi inwestycjami drogowymi, które już są realizowane w ramach pakietu, który wójt nazywa Bezpieczne drogi w gminie Sosnowica. Bezpieczne drogi w gminie Sosnowica. Czy one bezpiecznie? Ktoś mógłby powiedzieć, no na ile bezpiecznie, jak one mają być 3,5 metrowe z mijankami. Ale powtarzam raz jeszcze, mieć albo nie mieć. Mieć albo nie mieć. To teraz taki będzie przerywnik. Będę mówił o innych rzeczach przez chwilę, bo aczkolwiek one są związane też z naszą rzeczywistością i z naszą przyszłością. No debata samorządowa nasza świadczy o tym, że za moment będziemy decydować o różnych poziomach samorządu. No ja stwierdzam z przykrością, że mając okazję rozmawiać z potencjalnymi kandydatami do sejmiku województwa, żaden z tych kandydatów nie powiedział mi głośno i wyraźnie, że droga 820 Sosnowica-Łęczna to jest najważniejsza droga dla tej gminy. No więc ja odpowiadam w tej chwili tak trochę przekornie, że chyba głosując do sejmiku województwa będę głosował na drogę 820. Ale to był tylko taki przerywnik. Ale dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że ta droga nam otwiera nie tylko okno na świat, ale otwiera nam perspektywy w poszczególnych miejscowościach przyległych do tej drogi. Tego busa, co widziałem. Tak, chociażby, żeby bus miał po czym jeździć. Ale to nie jest, proszę Państwa, tylko to, bo my dzisiaj mierzymy się, chcielibyśmy zrobić brakujący chodnik w kierunku Parczewa, w kierunku Parczewskiej 4, gdzie jest środowiskowy dom samopomocy, gdzie jest budynek wielorodzinny. No ale proszę sobie wyobrazić, że tam miało powstać rondo i my chodnik mamy dowiązać do ronda. Rondo jest dzisiaj wirtualne. I teraz, ale chcę powiedzieć o tym, że takie dostaliśmy warunki, bo to nie to, że nie pamiętamy, że ten chodnik trzeba zrobić, bo on jest ważny. Bo tak też do tego podchodziliśmy, jak mieliśmy przeświadczenie, że chodnik od szkoły w kierunku Pasieki jest ważny, to ten chodnik został zrealizowany. Mamy przeświadczenie, że chodnik kolejny trzeba zrealizować, to trzeba go realizować. Tylko powtarzam raz jeszcze, jeżeli któryś z wójtów zaprojektuje chodnik, który będzie dowiązany do ronda, którego nie ma, no to nie wiem, interwencja, czy jak ten się program nazywa, gdzie tam te dróżki w polach się kończą. I tu jest, proszę Państwa, no rzeczywiście tych wiele niewiadomych, wiele kłopotów. O kłopotach takich chodnikowych mówią do mnie mieszkańcy Pasieki, gdzie nie mają zjazdów dzisiaj do swoich posesji. Bo mają posesje przyległe do drogi wojewódzkiej i dopóki gmina tam nie zacznie myśleć właśnie nad realizacją chodnika i zjazdów, to będą mieli ci ludzie ciągłe kłopoty i nie będą sobie w stanie poradzić. To są problemy w miejscowości Pieszowola, gdzie jest brak zjazdów, brak przepustów, gdzie stoi woda przy drodze wojewódzkiej 819, gdzie też bez chodnika na dobrą sprawę i robót tak jakby związanych z tą infrastrukturą pewnych problemów się nie da rozwiązać. Także proszę Państwa, ta świadomość jest mówiącym te słowa, tylko ciągle jest ta miara, tak? Nazbierać udział własny. I czy mieć ten luksus na przykład, no bo można sobie taki luksus wymyśleć, że
jedna inwestycja w ciągu roku, no i na spokojnie, tak? Po co się szarpać? Po co się złościć? No przecież niewielki samorząd to chyba na więcej działań się nie powinien porywać. A no my się dzisiaj, tak jak Państwo doskonale wiecie, i to o czym mówię, porywamy na dużą grupę działań i nie ulega wątpliwości, że nie ulega wątpliwości, powtarzam raz jeszcze, że te najbliższe lata to będzie z pewnością dokończenie tych inwestycji, które mamy rozpoczęte, o których mówiłem. To będzie właśnie aplikowanie o kolejne zadania drogowe. To będzie świadomość realizacji działań związanych z rozwiązaniem gospodarki ściekowej. Ale to wreszcie, proszę Państwa, wbrew pozorom, mówiący te słowa ma również świadomość tego, że w tych miejscowościach, które są skanalizowane, no to problemów jest cała masa, bo tam różne dziwne rzeczy się dzieją. Bo kanalizacja jest nieszczelna, bo studzienki się rozpadają. I tak dalej, i tak dalej. Ja nawet nie chcę mówić, że dzisiaj przy oczyszczalni w Sosnowicy, proszę Państwa, to wszystko musimy wyrzucić na złom i włożyć nowe urządzenia. I dlatego to będzie kosztowało grubo ponad 7 milionów złotych. Chcę również powiedzieć, proszę Państwa, o tym, że jeśli chodzi o te inne możliwości, no to ja mogę powiedzieć tak, że ja staram się docierać do wszystkich radnych, sołtysów, wszystkich Państwa, kiedy się pojawiają takie sygnały, że można chociażby na koło gospodyń czy na stowarzyszenie pieniążki pozyskać. I mam nadzieję, że tak jest niejednokrotnie, że w moim imieniu pani Mikołajewska te informacje rozsyła, po to, żebyśmy my wszyscy wiedzieli. Ja też tego nie chowam gdzieś głęboko, tylko jak jest nabór, są granty dla biblioteki, dla GOK-u, dla szkoły, to te wszystkie informacje trafiają ze strony wójta do wszystkich zainteresowanych, żebyśmy próbowali w tych wszystkich możliwościach znaleźć coś dla siebie. Bo tak jak powiedziałem, proszę Państwa, pieniądze leżą na ulicy. To tak wygląda, że taki pieniądz leży na ulicy, tylko trzeba mieć świadomość taką, że do tego to pieniądza albo kolejną kartkę udziału własnego musimy dołożyć, albo pół kartki. I o tym pamiętajmy. W ramach tych różnego rodzaju działań, proszę Państwa, to samo się nie wymyśliło, tylko w ramach programu Rozświetlamy Polskę pod dowództwem wójta Urząd Gminy w Sosnowicy złożył stosowny wniosek do programu i mamy przyznane środki. Będziemy modernizować oświetlenie uliczne w całej gminie, wymieniając je na energooszczędne, LED-owe. No również po to, żeby szukać oszczędności, bo dzisiaj wszyscy wiemy, nie wiemy, że samorządy są zobowiązane oszczędzać co roku, jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej. To są również, proszę Państwa, działania inwestycyjne różnego rodzaju związane z tak zwanymi odnawialnymi źródłami energii. No. Na to pieniążków będzie w kolejnym okresie programowania sporo. Będziemy Państwa też informowali o takich możliwościach. Aczkolwiek ja dzisiaj sam się zastanawiam, w którą stronę powinniśmy iść, bo nie ma złotej jakiejś takiej myśli i najlepszej odpowiedzi, w którą stronę powinniśmy iść, jeśli chodzi o odnawialne źródło energii. Taka refleksja mnie cieszy to, że ci, którzy pracują nad Europejskim Zielonym Ładem i For 55, że też do nich zaczęło w końcu docierać, że drewnem można palić, bo na początku to nie wiem, czy wszyscy wiemy, że było zapisane, że drewno to się nie nadaje do palenia, ale pelet już się nadawał do palenia. A dzisiaj już zaczyna się mówić o tym, że drewno tak,
pod warunkiem, że wilgotność nie więcej jak 20%. Wszyscy nam mówią, że węgiel jest zły. No dobrze, no ale coś trzeba w związku z tym zaproponować zamiast tego węgla. Ja dzisiaj na pewno nie oszaleję i nie pójdę, że tak powiem, na targowisko w Sosnowicy po to, żeby mówić, że ogrzewanie elektryczne to jest rewelacja. Bo tego nie wie nikt, co się za moment wydarzy. A my już to odczuwamy jako samorząd, kupując energię elektryczną na wolnym rynku. I dlatego między innymi, proszę Państwa, w swoim albo w naszym programie piszemy o tym, żeby próbować iść ścieżką do tak zwanej samodzielności energetycznej poprzez utworzenie spółdzielni energetycznej z udziałem samorządu i mieszkańców. Taka możliwość istnieje. Tylko znowu, proszę Państwa, no, 85% dofinansowania, 15% udziału własnego. A wiemy, co mamy. Linie energetyczne w stanie takim, że małe instalacje nam się rozłączają, kilkokilowatowe, bo linie energetyczne PGE nie są w stanie tego nadwyżki tego prądu przyjąć. No i dopóki to się jakoś nie unormuje, no to no byłbym szalony, gdybym mówił, że za moment będziemy tu budować farmę PV czy wiatraki, które są też różnie odbierane przez mieszkańców. O biogazowniach to nawet nie chcę mówić, bo antyreklamę biogazowni to nam tutaj w sąsiedniej gminie zrobiono. Antyreklamę, powtarzam. Ale takie są, proszę Państwa, takie są sygnały wysyłane właśnie również do samorządów. Tak zwany miks energetyczny. Czyli wielokierunkowo. Panele PV, wiatraki, biogazownie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, to taki będzie znowu przerywnik. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że gaz, co do którego się powiedziało, że w 2040 roku to będzie B. Ktoś tak powiedział, że w 2040 roku gaz będzie B. Ale proszę sobie wyobrazić, że w tym samym czasie nasi zachodni sąsiedzi mają ponad 100 profesjonalnych instalacji do wytwarzania biogazu, który może zastąpić ten tradycyjny gaz. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Ja sobie sam zadaję pytanie. Także proszę Państwa, to nasza wspólna mądrość, czy i na pewno niesamodzielna decyzja wójta, czy zechcemy taką spółdzielnię energetyczną tworzyć. Są już doświadczenia, funkcjonują takie podmioty na rynku. Ale tam też niespodzianek różnego rodzaju cała masa, bo w zależności od wielkości instalacji, no wiadomo, że VAT muszą płacić wszyscy, ale się okazuje, że jeszcze akcyzę trzeba płacić, coś tam jeszcze, jakieś opłaty. No więc z pewnością ktoś będzie musiał, gdyby to doszło do skutku, taką analizę ekonomiczną przeprowadzić i zrobić, żebyśmy mieli pewność, że te działania mają sens. One pewnie mają sens, bo jak mówiłem wcześniej, ja staram się śledzić właśnie, co się dzieje na rynku tych tak zwanych odnawialnych źródeł energii. No i proszę sobie wyobrazić, że są samorządy, tylko w mądrzejszych i bogatszych krajach zachodnich, gdzie chociażby w Austrii są gminy, które są energetycznie samowystarczalne poprzez budowę różnego rodzaju instalacji. Jak to wyjdzie w Polsce, to czas pokaże. Ja z pewnością, tak jak zaznaczyłem, wolałbym jeszcze chwilę na to popatrzeć. Chociażby poprzez, proszę Państwa, poprzez pryzmat tego, że jeszcze niedawno, albo może no, ciągle jesteśmy nagabywani, zaskakiwani tym, że możemy sobie pompę ciepła, możemy sobie panele PV, tak, zainstalować. Kolejne cacko możemy sobie zainstalować. No teraz za moment, albo już się pojawia kolejna oferta, bo takie rozmowy ze mną jako z wójtem również miały miejsce.
żeby proponować mieszkańcom magazyny energii. No fajnie, no, profesjonalny magazyn energii za kilkadziesiąt tysięcy złotych z poziomem dofinansowania 65% około. No, czyli jak ktoś sobie zafunduje za 100 tysięcy już taki wypasiony, no to 35 tysięcy będzie musiał do tego dołożyć i będzie miał kolejne cacko. No, o drobnych rozmawiamy, tak. Ale to jest, proszę Państwa, również, to są moje przemyślenia takie, czy aby na pewno mieszkańcy i gmina, bo dobrze jest powiedzieć, że gmina i mieszkańcy, no ale od czego są tuzy energetyczne? Od czego są tuzy energetyczne, którzy otwieramy fakturę i widzimy, że zarabiają na kilkunastu pozycjach, niejednokrotnie nawet nie wiemy, na czym zarabiają. Także miejmy nadzieję, że przynajmniej trochę refleksji i opamiętania w tych takich działaniach odgórnych się pojawi po to, żebyśmy sobie sami tutaj nie strzelili gola do swojej bramki. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć również o tym, że jeśli chodzi o moją skromną osobę, jak również Radę Gminy Sosnowice, z którą do tej pory dane mi było współpracować, to bardzo nam zależało i zależy na naszych najmłodszych mieszkańcach. To między innymi dlatego staraliśmy się wspierać tutaj poprzez wysyłanie sygnałów stypendialnych do najlepszych uczniów, że zauważamy tych, którzy są zdolni, mądrzy, poświęcają dużo czasu na naukę, żeby nie czuli się zostawieni samymi sobie. Ale proszę Państwa, tutaj w programie działań zostało wpisane finansowanie dodatkowych zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży umożliwiających dalszą, lepszą edukację. Ale ja dzisiaj już mogę rozwiać wątpliwości, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, jakieś niepotrzebne komentarze, czy my łożymy na nasze dzieci i naszą młodzież. No to proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że po każdym spotkaniu z opiekunami, wychowawcami, panią dyrektor szkoły, jeżeli pojawia się potrzeba czy dodatkowych zajęć, czy zajęć podnoszących kompetencje, czy zajęć przygotowujących do egzaminów chociażby końcowych w ósmej klasie, to takie działania są akceptowane i wprowadzone. I to nie jest tak, że szkoła w Sosnowicy to prowadzi tylko to, co musi prowadzić. Ja tylko na szybko powiem, że z zajęć szkolnych, co do których zgodę wyraził wójt, to jest jedna godzina języka polskiego dodatkowo, dwie godziny w siódmej AB języka polskiego matematyki, jedna godzina języka angielskiego dodatkowo, 10 godzin psychologa, bo coraz więcej problemów mamy z dziećmi, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5 godzin, język niemiecki dla klas 4-6, 4 godziny. Ale prócz tego również i pani dyrektor się pochyla nad tymi potrzebami, bo są, proszę Państwa, 3 godziny zajęć artystycznych, 5 godzin zajęć rozwijających, to są koła zainteresowań z matematyki języka polskiego, przygotowanie do egzaminów i tak dalej, i tak dalej. Jak się, proszę Państwa, popatrzy na to podsumowanie na różnego rodzaju właśnie te zajęcia dla dzieci, no to jest tego kilkadziesiąt godzin ponad to, co nasze dzieci muszą dostać w ramach podstawy programowej. Ale to nie jest, proszę Państwa, jakieś widzimisię, jakaś fanaberia.
tylko w kogo mamy inwestować, jeśli nie w naszych najmłodszych mieszkańców. W kogo mamy inwestować? I chciałbym, żeby tego świadomość była i żeby nie odbywało się to na zasadzie takiej, że u nas w szkole to praktycznie nic się nie dzieje. Jak ktoś chce się bliżej zapoznać, proszę bardzo. To nie jest wymyślone, to są informacje z arkuszy organizacyjnych Szkoły Podstawowej w Sosnowicy. Także ten kolejny dział oświata, widzicie Państwo, jakże ważny. To jest również podnoszenie standardów tych naszych oświatowych. To są również działania różnego rodzaju, jak są i pojawią się oszczędności, to w naszej szkole jest naprawdę, naprawdę dobrze. Zarzucono mi ostatnio, że nauczyłem się na pamięć takiego słowa, nie mamy się czego wstydzić. No bo tak jest. Bo wystarczy pójść do szkoły podstawowej w Sosnowicy, jak ta szkoła wygląda, jak te dzieci się czują, że tam uśmiechu na twarzach nigdy nie brakuje. I cóż można do tego dodać jeszcze? No tylko życzyć sobie, proszę Państwa, takich wspólnych działań, powtarzam, wspólnych, że jak jest coś nie tak, to nie odbywa się to na zasadzie takiej, że napiszmy do sanepidu, bo to jest rozwiązanie. Może na początek nie piszmy do sanepidu, tylko przyjdźmy do wójta, do pani dyrektor, porozmawiajmy o problemach. No ale z drugiej strony, no co będą robić bajkopisarze? No muszą pisać. Proszę Państwa, także ważna kolejna dziedzina to jest bezpieczeństwo. To nasze bezpieczeństwo, proszę Państwa, no nie jest na wyciągnięcie ręki, bo my mamy świadomość, że Komenda Powiatowa Policji to jest Parczewie i pewnie posterunku policji szybko tutaj nie będziemy mieli. Ale to nie jest tak, że uciekamy od problemu, tylko przynajmniej na sezon wakacyjny z budżetu gminy dofinansowujemy dodatkowe etaty, żeby było bezpieczniej w tej gminie, bo wtedy jest największy najazd wszelkiej maści, wydawałoby się, osób, które przyjeżdżają się wyszaleć. No. Ale to bezpieczeństwo, Szanowni Państwo, to są również nasze ochotnicze straże pożarne. I to też trzeba powiedzieć o tym, że to jest nasz wspólny sukces, że udało się pozyskać pojazd ratowniczo-gaśniczy do OSP Stary Orzechów, że udało się pozyskać pojazd ratowniczo-gaśniczy średni do OSP Lejno, że doposażamy ciągle nasze jednostki ochotniczych straży pożarnych. Z tego co wiem, to jutro chyba Sosnowica jedzie do Zamościa po odbiór kolejnych urządzeń. Ale to też, proszę Państwa, po przemyśleniach i rozmowie z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, po rozmowie wójta z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, jak również naszymi strażakami tutaj z Sosnowicy, żeby sekcja ratownictwa wodnego w tej gminie się pojawiła. I to jest wszystko na dobrej drodze. Takie kolejne działanie. Uruchomienia sekcji ratownictwa wodnego w Sosnowicy. Wyposażonej w odpowiednią łódź i tak dalej, przez przeszkolonych strażaków. Oby to się nigdy nie przydało, ale przeważnie tak jest, że jak jest taka potrzeba, to niestety musimy czekać, aż ktoś z zewnątrz do nas dojedzie, żeby nam te problemy rozwiązywać.
Proszę Państwa, ja z tego miejsca powtórzę się kolejny raz, ja chylę czoła przed naszymi kołami gospodyń wiejskich za to, co nasze koła gospodyń wiejskich robią w swoich środowiskach, za tą aktywność, za to, że można zawsze liczyć, że nigdy nie brakuje wsparcia ze strony kół gospodyń wiejskich. I myślę, że chyba nie było takiej sytuacji, żeby któreś z kół pojawiło się u wójta i że tak powiem, zostało odprawione z kwitkiem. No, staramy się do tego podchodzić jak najbardziej racjonalnie, rozsądnie, pomimo tej mizeroty, nazwijmy to, budżetowej. Ale to również w tej naszej małej gminie to są dwa zespoły śpiewacze. To jest ten potencjał ludzki. Mieszkańców mamy świetnych, doskonałych. Ja tak oceniam. Ja jestem dumny, że dane mi było z takimi mieszkańcami przez te ostatnie 5 lat współpracować. Naprawdę jestem z tego dumny. Bo my tego nie widzimy, proszę Państwa. Ale ci, którzy obserwują nas z zewnątrz, w doskonały sposób widzą to, co ten nasz potencjał, to, co my jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać, tą całą grupę pomysłów, działań wszelkiego rodzaju skierowanych do różnych grup wiekowych. To są z mojej strony również podziękowania i dla pracowników naszych jednostek kultury. Bo ja powiem w tej chwili tak, że zawsze marzyło mi się, żeby w oparciu o nasze gminne jednostki kultury świetlice wiejskie, których mamy w terenie kilka, nie były tylko murami, bo to nie mury, to ludzie tworzą to miejsce. I to jest zasługa tych wszystkich osób dobrego serca, na których niejednokrotnie wiesza się psy, przypina im się łatkę. Myślę, że te działania są otwarte dla wszystkich. Ja cały czas mówię w ten sposób, że jeżeli ktoś ma pomysły, ktoś uważa, że fajnie byłoby coś ciekawego zrobić, jak najbardziej. Jesteśmy na tak, jesteśmy otwarci do tej współpracy. Na nic się nie zamykamy, jak się próbuje o nas mówić, że my to jesteśmy zamknięci na wszystko. Proszę Państwa, dalej, jeszcze chwila, już mam nadzieję, że Państwo jeszcze chwilę wytrzymacie, później będziecie mogli pytać wójta. Ja przepraszam, muszę trochę płynu, bo kolejny, proszę Państwa, pakiet to jest pakiet dla tych zupełnie najmłodszych. To jest tak zwany pakiet maluch. I tutaj też są możliwości pozyskania środków na różnego rodzaju działania, różne formy. Tylko my wspólnie, nie ulega wątpliwości, właśnie z rodzicami, opiekunami tych najmłodszych osób, no będziemy musieli usiąść i zdecydować, jaka instytucja opieki właśnie nad tymi dziećmi najmłodszymi byłaby najlepszą formą na terenie naszej gminy, bo nie ukrywam, że ja przecież mam kolegów samorządowców, rozmawiam z takimi, którzy uruchomili żłobki i mówią, że na początku był zachwyt, a później z tymi żłobkami, to z tymi maluchami, to jest jednak w tych żłobkach także. Są, raz ich nie ma. Jest z tym różnie, w związku z tym no, taka idea mi przyświeca, żeby
żeby z samymi zainteresowanymi tutaj usiąść i nad tą formą się zastanowić, ponieważ możliwości, tak jak powiedziałem, jest co najmniej kilka, bo to jest właśnie możliwość albo żłobka, albo klubu dziecięcego, albo w formie dziennych opiekunów. To jest teraz kolejna, chyba będę się zbliżał powoli ku końcowi, tak trochę z pamięci, trochę ze ściągawki. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o tym, że w gminie Sosnowica dziedzictwo kulturowe i historyczne jest naszym wspólnym dobrem. Nie jest to element, który podlega jakimś zawłaszczeniom, tylko my tym dobrem musimy się tak mądrze dzielić, żeby przede wszystkim nasi najmłodsi wyciągali z tego jak najlepsze wnioski. Bo tych wartości nie brakuje na różnych polach, w różnych działaniach, w naszym potencjale, w tym, co mamy jako jedni z nielicznych, gdzie prócz Racławic, Połańca wymieniana jest i Sosnowica. Myślę, że wiemy, o czym mówimy. Ale to również, proszę Państwa, współpraca z podmiotami, które dysponują tym potencjałem. Czy to jest parafia nasza rzymskokatolicka w Sosnowicy, czy to są parafia prawosławna, czy też podmioty, które dysponują tymi obiektami, no to te działania powinny być wspólne, bo tylko wspólne działania przyniosą odpowiedni efekt. Ale też nie na zasadzie takiej, gdzie jak pojawiło się hasło z Polskiego Ładu dotyczące rewitalizacji obszaru zabytkowego, no to od razu panie pułkowniku, larum grają. Proszę Państwa, ja zwracam uwagę na to, że nikt nikomu w ramach tych działań nie będzie i nie chce na siłę narzucać swoich rozwiązań, ale jeżeli mamy przyznane środki finansowe grubo ponad 1 000 000 zł, no to z pewnością wykorzystamy je w sposób mądry. Bo mamy na co te środki wykorzystać. Mamy niedokończoną ulicę Hetmańską, niedokończoną ulicę Spacerową, ulicę Mickiewicza, która leży w obszarze konserwatorskim i tak dalej, i tak dalej. Jest cała grupa działań, które można w ramach tych środków uporządkować. Powtarzam raz jeszcze, nie na zasadzie takiej, że wyjdziemy z butami do czyjegoś łóżka i będziemy to łóżko przestawiać. Nie. Ja mam świadomość tego, że starych drzew się nie przesadza. I nikt nie ma nawet zamiaru przesadzać tych starych drzew, które są ulokowane właśnie w tym założeniu parkowym, objętym ochroną konserwatorską. Także czekamy tylko na zielone światło. Za moment wspólnie z księdzem proboszczem będziemy się zabierali za wieże kościelne i parkan. To też się nie dzieje przypadkowo. Mówiący te słowa wójt uczestniczy we wszystkich spotkaniach z projektantami, z księdzem proboszczem, z fachowcami od inwestycji księdza biskupa, bo i takie spotkania miały miejsce. No ale to też właśnie z taką świadomością, że to nie jest ta rzeczywistość, która jest obok nas, tylko to jest nasza rzeczywistość, która wpisuje się w nasz krajobraz, świadczy o nas i leży nam głęboko na sercu, bo proszę Państwa, no prosty przykład.
Bylibyśmy w stanie złożyć się na 500 000 złotych jako parafianie? No pewnie nie. Pewnie nie. Także w ramach tych ponad 500 000 złotych te prace będą prowadzone, ale też oczywiście trzeba mieć świadomość taką, że parafia musi zabezpieczyć udział własny w tej inwestycji, bo nie ma nic za darmo. Bo konserwator zabytków to wydał zalecenia, będzie nadzór archeologiczny, będą inne działania. A z konserwatorem zabytków to jest tak, że uzgadnia się pół roku, a inwestycje się realizuje w miesiąc albo w półtora miesiąca. A nie, no oczywiście, no nie daj Boże, jak jakąś skorupkę się odkopie po drodze w trakcie robót. Także proszę Państwa, myślę, że to był zarys tych działań na najbliższe lata. Mam nadzieję, że powiedziałem o wszystkich, lub nie powiedziałem o wszystkich pomysłach, o marzeniach nie będę mówił, bo później to przypinają mi łatkę, że wójt marzyciel, więc nie będę mówił o marzeniach. Ale dam taki przykład, proszę Państwa, ja do tego wracam i na pewno do tego pomysłu wrócę, mówię wyraźnie. A dlaczego kanału Wieprzyna nie wykorzystać jako tego elementu turystycznego? Ścieżka rowerowa, spływy kajakowe. Tylko do tego trzeba odważnych. A jeżeli wójt mówi o takich pomysłach, a po drugiej stronie jest zarządca kanału, który jest twardy jak skała i do niego nic nie dociera, ale kropla drąży skałę, tak? Także to jest też przykład, nazwijmy to marzeń. Nazwijmy to marzeń. Proszę Państwa, oczywiście no, świadomość jest, że jeszcze również kilka obiektów. No, mamy obiekt historyczny w Pieszowoli, który jest naszą współwłasnością. A tam, gdzie współwłasności, to lepiej nie mówić. Tam, gdzie współwłasności, co można nawojować. Ja w tej chwili na lokalach socjalnych, na współwłasnościach mam całą masę problemów różnego rodzaju i to przerabiam, bo każdy chce co innego, jak jest kilku współwłaścicieli. To jest przykład świetlicy w miejscowości Górki Ostatniej, która jest świetlicą z nazwy, gdzie też nic nie możemy zrobić, bo jest cała grupa współwłaścicieli i trzeba po prostu ten temat zamknąć, sprzedać. W innym miejscu będą środki sprowu wybudować nową świetlicę. Niech żyje kolejne miejsce swoim życiem. Oczywiście, jak pojawią się środki wsparcia z zewnątrz, a takowe się pojawią, bo czy KPO, czy PROW, czy inne programy, to tych działań będzie cała masa. Tylko cały czas do tego wracam, żeby wszyscy wiedzieli, żeby ci wszyscy, którym się wydaje, że za dni kilkanaście będą dowodzić tą gminą, że pstrykną i się cud wydarzy. Nie. Nic się samo nie wydarzy. Nic się samo nie wydarzy. Chciałem, proszę Państwa, powiedzieć jeszcze chciałem powiedzieć o swoich porażkach. Bo doskonały nie jestem, mam tego świadomość i tak ciągle też slangiem takim powtarzam, że mam pewnie więcej wad niż zalet. Ale nie mniej, nie więcej, proszę Państwa, nie wszystko udało się tak, jakby się chciało zrealizować. No można powiedzieć, no plany są piękne, tak? Tylko życie czasami jest tak brutalne, że te plany koryguje. Za swoją osobistą porażkę uważam to, że nie ma komunikacji publicznej do Lublina. Mimo tego, że czyniliśmy starania, zapraszając pana przewoźnika, żeby w sposób cywilizowany z nami o tym porozmawiał, żeby to się odbywało tak, jak ma to miejsce
w komunikacji do miasta powiatowego Parczew, zawarta umowa, dofinansowanie. Ale do tego, proszę Państwa, trzeba chętnych. To nie jest tak, że na to nie ma środków, bo są dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Pasażerskich, rządowych, ale tutaj znowu, no, gmina musi dołożyć, jak do wszystkiego, no, ale musi się znaleźć odpowiedzialny przewoźnik, który, jak ma napisane na rozkładzie, że jedzie 7.30, to jedzie o 7.30, a nie klienci stoją na przystanku i dzwonią i słyszą w telefonie, że jednak dzisiaj nie jedzie. Ale pomimo tego, że to jest, tak jak powiedziała, moja osobista porażka, ja z racji tego, że w sąsiednim powiecie łęczyńskim kilka osób z poziomu powiatowego mam przyjemność znać, więc będę czynił starania, żeby co najmniej do tej Łęcznej uruchomić tą komunikację. Co najmniej do tej Łęcznej komunikację uruchomić. Także za to mi się klapsy należą. Nie udało mi się jako wójtowi doprowadzić tutaj do jakichś takich standardów cywilizowanych. Nie ukrywam, proszę Państwa, że też czuję się źle, że pomimo różnego rodzaju próśb, apeli, spotkań na tej sali, naszej lokalnej służby zdrowia, no, nie udało się, żeby ona była taka, jak jest chociażby na poziomie i w przypadku gmin sąsiednich, żeby był dostęp popołudniami do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ale ja sobie postawiłem taki cel, proszę Państwa, i już od miesiąca stycznia zbieram takie informacje różnego rodzaju po to, żeby to znowu nie było na zasadzie takiej, że nie można, nie da się, bo pieniędzy brakuje. No to właśnie mam takie, gdzieś pogubiłem się w tym wszystkim, ale są właśnie takie, są już takie informacje, zapowiedzi, że podstawowa opieka zdrowotna będzie dofinansowana w tych dziedzinach i w tych obszarach, gdzie są tak zwane białe plamy. Czyli tylko od nas samych, albo inaczej, od nas, którzy odpowiadają za podstawową opiekę zdrowotną w tym powiecie i w tej gminie, zależy, czy zechcemy coś zrobić. I na pewno, proszę Państwa, to będzie tak, że te informacje w sposób pisany będą kierowane do właściciela tutaj naszej przychodni, po to, żeby no było tylko nam lepiej. No, nam to mówię, nam wszystkim. Szczególnie starszym, bo młodsi sobie radzą, wybierają, jadą do Dębowej, do Urszulina, Uścimowa, ale czy to o to chodzi, żeby jechali do całej okolicy? No nie o to chodzi. Więc powtarzam raz jeszcze, mam tutaj zanotowane, będzie nabór właśnie na te tak zwane białe plamy. Taka informacja od wójta gminy Sosnowica pójdzie, że są możliwości pozyskania środków finansowych na takie działania i proszę przestać nam mówić, że to tylko kwestia pieniędzy. Na dowód tego, proszę Państwa, to tak znowu wracam do tych sukcesów, że jak sukcesy, to wszyscy. Tak, proszę Państwa, działo się z tymi dowozami na trasie do Parczewa. To się samo nie wydarzyło, tylko jak ktoś jest zainteresowany, to są stosowne pisma właśnie
kierowane przez wójta do pana starosty, wskazujące, gdzie środki pozyskać, jakie wnioski składać, na jakich trasach, żebyśmy wszyscy mieli tą możliwość dotarcia do miasta powiatowego Parczew, żeby nie padały takie słowa, jak miały miejsce na tej sali, że tak, ta Sosnowica to nie wiadomo, czy w powiecie włodawskim, czy w powiecie łęczyńskim, czy może w jakimś innym powiecie. No jak jesteśmy w powiecie parczewskim, no to robimy wszystko, żeby w tym powiecie parczewskim być. Po to, żeby się utożsamiać. I takie między innymi działania chociażby w zakresie przynależności do lokalnej grupy działania, gdzie Rada Gminy w tym roku postanowiła, że przystąpimy do LGD Jagiellońska Przystań w Parczewie, bo jednak do Parczewa nam bliżej. Także proszę Państwa, to tyle tego zarysu. Jak chcielibyście Państwo o coś spytać, to umówmy się tak, że pojedyncze pytania, ja będę starał się na bieżąco odpowiadać, żebyśmy się tutaj nie pogubili w tłumie tych informacji. Także jestem przygotowany odpowiedzieć na wszystkie lub prawie wszystkie pytania, rozwiać wątpliwości, obalać mity, bo samorząd to nie jest mitologia. Zdecydowanie nie. Także proszę bardzo. Niestety mamy ograniczenia. Proszę Państwa, a tak chwilę wysłuchaliśmy wójta, no fajnie mówi, fajny człowiek, tylko że tutaj jeszcze jest kupę społeczeństwa, które wiele rzeczy nie wie. Otóż Państwo radni wiedzą, że skaczą sobie do oczu i niektórzy głupoty opowiadają. Tutaj w imieniu brata mówię, który jest właścicielem dworku w Sosnowicy. Otóż proszę Państwa, nikt żadnej drogi nie będzie zamykał, nikt do wójta nie występował o zamknięcie żadnej drogi hetmańskiej, co radni chodzą i głupoty powiadają, że Zalewski będzie zamykał drogę, nikt tamtędy nie przejedzie. Otóż proszę Państwa, radnych obecnych i przyszłych, tutaj jako brata głos mówię, że nikt nie będzie tego robił. Proszę Państwa, też nikt nie wyłudzał żadnych pieniędzy z gminy na żadne koncerty, które były robione u nas na dworku. Były to dla społeczeństwa gminy, przy współpracy oczywiście wójta i radnych. Proszę Państwa, wstyd nam jest tylko tyle, jako rodzinie Zalewskich, że młodzieży to na tych w ogóle pięknych, przepięknych koncertach było, można było na palcach policzyć. Proszę Państwa, po to ktoś zainwestował duże pieniądze, żeby tą gminę Sosnowice rozruszać. Niestety, jeżeli tak dalej będzie wszystko, to naprawdę, wierzcie mi to, co wójt mówił, nie tylko żyjemy drogami i ściekami, żyjemy służbą zdrowia, żyjemy również kulturą, bo to, co wójt tutaj mnie wywołał, tutaj panie pułkowniku larum grają. Myślałem, że to jest do mnie. No niestety, ale larum nie grają, bo po to ktoś inwestuje tak potężne pieniądze w ten dworek, żeby ta społeczność Sosnowicy, w gminie tylko w Sosnowicy, proszę Państwa, do dworku zjeżdżają się ludzie z całej Polski. Żadnych pieniędzy potężnych gmina ani wójt nie inwestuje. Jeszcze raz powtarzam. Zlitujcie się ludzie, żadnych pieniędzy poważnych gmina nie inwestuje. I proszę radnych, niektórych, żeby nie szkalowali ani mnie, ani brata, bo nikt tu nie robi sobie jakiejś prywaty. Jest to oczywiście prywatny obiekt. Tak samo, jeżeli pomogliśmy wójtowi w pozyskaniu pieniędzy, sprowadzając ministra. Po prostu, ludzie kochani, nigdy w Sosnowice żadnych ministrów nie było. Udało się zaprosić jednego, drugiego czy piątego tak wspaniałych ludzi, konserwatorów z całej Polski, kościuszkowców z całej Polski. Po to tylko, żeby tą Sosnowicę rozruszać, żeby tu zaczęło coś się dziać.
Proszę Państwa, my jesteśmy starym społeczeństwem. Gmina Sosnowica średnia wieku ponad 50 lat. Dla nas jest potrzebna służba zdrowia z prawdziwego zdarzenia. I jeżeli wójt tutaj powiedział, nie wiadomo, chciałbym, żeby został tym wójtem i żeby nasz ośrodek w gminie przejęła gmina. Jeżeli to będzie powiatowy dalej, to nic z tego nie zrobimy. My, Sosnowica, cofnęliśmy się dwie dekady do tyłu. Jesteśmy dziadostwem. Proszę Państwa, jestem Piłsudczykiem, jeżdżę po całej Polsce, bywam w różnych po prostu miejscach i to, co Sosnowica była 30 lat temu i tak pozostaliśmy. Zlikwidowaliśmy wszystko, wszystko, co się dało. Zaczynając od naszej pięknej, GS był w Sosnowicy od przedwojny. Zostały zgliszcza. Wszystko, co było w Sosnowicy, to zostało tylko zgliszcza. Proszę Państwa, za jedną dekadę Wojska Polskiego pozostanie pusta. Bo nikt tu nie chce mieszkać, bo jeden na drugiego szczuje. To nie jest tak, proszę Państwa, jesteśmy po to społeczeństwem wykształconym i niewykształconym, ale społeczeństwem i sąsiad z sąsiadem powinien rozmawiać jak człowiek z człowiekiem, a nie warczyć na niego. Nie napuszczać, nie krzyczeć, że zabierają, że ktoś nie może w koło hetmana, bo Zalewski chce hetman zabrać. Ludzie, zlitujcie się, po to się ludzie przyjeżdżają, żeby z tej Sosnowicy w tej gminie z przyjemnością zjeść obiad, z przyjemnością powiedzieć, że fajna jest gmina, zajście jest przyjazna środowisku, że można zajść do gminy i wszystko zostanie załatwione tak jak u ludzi. Nie, że ktoś, ja nie jestem dla urzędasa, urzędas jest dla mnie. Nie może tak być, że zachodzimy do wójta i ktoś powie, niech wójt zrobi porządek u siebie w gminie. No to skoro jesteś taki mocny, no to wystartuj do tego wójta i zrób porządek. Pomagajmy jedni drugim. Naprawdę, mówię wam, że tyle, co mój starszy brat pomógł, wójcie, nie było tak? Wiele rzeczy pomógł, które się dało pomóc, chociaż jest osobą prywatną i zamieszkuje za Warszawą. To po co mu ta Sosnowica? Do czego? To po to tylko jest, po to, żeby ściągnąć jak najwięcej ludzi, bo gmina Sosnowica nie zarobi żadnych pieniędzy, tylko z turystyki. I naprawdę, nie szczujmy jeden na drugiego, nie wygłupiajmy się, nie warczmy, nie napuszczajmy, nie kłammy. Nie mówmy nieprawdę, mówmy prawdę. Bo tylko w ten sposób zrobimy coś, co będziemy chcieli zrobić. Naprawdę, przykro jest, żeby z takiego Lublina do Sosnowicy nie było czym przyjechać. Powiat zrobił swoje, polityka zrobiła swoje, droga została zatrzymana. Na pewno będzie ukończona w przeciągu 2 lat, ale czy te 2 lata to jest dużo? Litujcie się, drogi, to nie wszystko. Nasze zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli w służbę zdrowia nie zainwestujemy, poważnie nie zainwestujemy, to my starzy tu wyginimy jak ta stonka. Wytrują nas, bo teraz będą lisy truć, to nas wytrują jak stonka, bo młodzież na nas patrzy tak, jak patrzy, a my jesteśmy już, byliśmy praktycznie, można powiedzieć, byliśmy. I fajnie jest, że no, ten człowiek, który po prostu chce coś zrobić, to mu pomóżcie. Dlaczego rada, która no, farsą jest ta ostatnia sesja, śmieją się w całym województwie, kto to obejrzał? No ludzie, zlitujcie się. Jeden drugiemu za mu pomóc, jeden na drugiego pisze donosy. No to przedszkole jest. To nie jest przedszkole, to jest gorzej jak w szkole podstawowej, bo uczyłem w liceum w Dęblinie, to bym go wziął za ucho, albo bym mu plecak założył, bym go szczołgał, to by wiedział, że nie tędy droga. No przecież to tak nie można. No nie można powiedzieć, że no fajnie, no, ale pierwszą podstawową rzeczą to jest dogadajcie się między sobą. Ten nie przyszedł, bo się obraził, bo jego jakoś ugrupowanie tryzubów założył czy kogoś tam, jeden na drugiego szczuje. No przestańcie szczuć. No pan Hołowieniec, myślałem, że będzie. To myślałem, bo znam człowieka, on mnie może nie zna, ale ja go znam. Ma firmę przewozową we Włodawie, to ciężko było puścić tego busa przez Sosnowicę. Jeden rano, drugi po południu. To jaka jest odpowiedź pana przyszłego wójta? Niby nie mam w tym interesu. No to zaraz. To chcesz być wójtem, będziesz miał interes? A busa puścić przez Sosnowicę, to nie masz interesu? No po co tu idziesz, po pieniądze? No to teraz jako wyborcy to chyba zdecydujemy się. Wiemy, kto pomógł przez te 5 lat. Popatrzmy, cofnijmy, wszystkie sesje są nagrywane. Zobaczmy, ile było interpelacji pana Hołowieńca, wszystkich radnych. Kto rozmawiał bez kłótni, bez krzyku. I wspólnie radni z wójtem i sołtysami powinni dochodzić jakiegoś konsensusu. Jeżeli by to się spotykało raz na rok, jakiś wójt by powiedział, tego nie mogę, tamtego nie mogę, to może któryś z radnych mi pomoże, może ktoś ma jakieś lekkie układy. Ale przepchnijmy to. A nie na zasadzie krzyków, wrzasków, donosów, a może tak było, a może nie było. Budowa gminy nie zależy, nie jest od tego, żeby wyprzedać majątek gminy, ale żeby go pomnażać. Nie sztuką jest coś sprzedać, bo tego się już drugi raz nie kupi.
i te pieniądze zmarnotrawić. Gdzie są pieniądze ze sprzedanego GS-u? Gdzie są pieniądze z wielu rzeczy, które w Sosnowicy zginęły? Gdzie są sklepy, gdzie jest inne wiele rzeczy? Gdzie jest przychodnia, która została, jako była gminna, bo przecież przychodnie pobudowaliśmy my, nasi rodzice. W jakiś taki inny sposób przeszła w ręce, wiemy przez czyje ręce przeszła i jest to teraz przychodnia powiatowa. Dlaczego powiatowa? Komenda pod Sosnowicy była od lat 30. Gdzie się pojawiła? Wszystko, co się dało, zniszczyliśmy. I teraz znowu do oczu sobie skaczemy? To jeżeli nie sami, sobie sami nie pomożemy, to na pewno nam nikt nie pomoże. I wójt cudotwórca na pewno nam też nie pomoże, jeżeli sobie sami nie pomożemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan Jacek Mitruk. Ja tak może siądę sobie, może zacytuję parę tekstów. Publicznie w sprawie pewnych pomówień. Pierwsze pomówienie, i to jest strasznie rażące pomówienie, artykuł w gazecie Wspólnota Parczeska. Mówię to i oświadczam to publicznie. To do wójta gminy pierwszy zwrócił się redaktor Wspólnoty Parczeskiej. Na podstawie sesji, która była, uwaga proszę Państwa, 31 lipca 2023 roku. To jest ponad pół roku temu. Do wójta zwrócił się redaktor Wspólnoty Parczeskiej. Później zadzwonił ten owy redaktor do mnie. To nie ja, ani wójt Sławomir Czubacki donieśliśmy do gazety. To jest pierwsza sprawa. Ja nie będę bawił się w takie zagrywki, jak niektórzy przedstawiają. Oczyszczalnia ścieków, tak był krzyk, bo nie ma oczyszczalni. Bodajże 4 skargi w czasie realizacji oczyszczalni spłynęły na oczyszczalnię ścieków. Jeżeli tak ma gmina pracować, że nie daj Boże coś tamkolwiek zacząć, bo wybory idą, że później mówić, że nic się nie robi, to piszmy te skargi. To do sanepidu napiszemy, to do inspekcji pracy napiszemy, no ale oczywiście inwestycje spowalniamy, bo tak trzeba. Ja może Państwu przytoczę słowo słowo, mam wymianę mailową, tylko to może troszeczkę długo trwać z panem redaktorem. Pan redaktor zadzwonił do mnie dwukrotnie tam, jest kiedy on do mnie dzwonił, rozmawiał ze mną, rozmawiał, mówi, że słabo słyszy, coś tam sobie wybierze. Ja mówię, szanowny panie redaktorze, 52. sesja Rady Gminy była dostępna, jeśli pan na podstawie jej dzwonić. Proszę sobie z tej sesji wyrwać to, co było na tamten temat mówione. I mnie się konkretnie nie pytać o zdanie, bo ja miałem zdanie takie same i zdania w tej sprawie nie zmieniam. Proszę pana redaktora o autoryzację, bo z mojej zgody nie wyrażam zgody na publikację. No to pan redaktor pisze mi na maila taką autoryzację. Zdaniem Jacka Mitruka, przewodniczącego Rady Gminy, Hołowianiec złamał w trakcie tej kadencji jeden z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi o przepis, który stanowi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością, być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Bzdura. To nawet nie o ten przepis chodzi. Nie wiem, czemu miało to służyć, żeby mnie ośmieszyć, jak ja nawet takiego przepisu nie wskazałem. Piszę do szanownego pana redaktora. Dobry wieczór. Przesyłam panu moją wypowiedź w temacie radnego Hołowieńca. Niestety przedstawiona przez pana wersja wymaga korekty, na przykład wskazania podstawy prawnej. Przytoczone cytaty są cytatami z 52. sesji Rady Gminy Sosnowica i tyczą się dokładnie tej sprawy. Proszę o przedstawienie sprawy właśnie w tej formie, gdyż obrazuje to rzetelny obraz poruszanego tematu. Transmisja 52. sesji jest ogólnodostępna. Pozdrawiam, Jacek Mitruk. I to jest to, co ja wstawiłem. Zdaniem Jacka Mitruka, przewodniczącego Rady Gminy, Hołowieniec złamał w trakcie tej kadencji jeden z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi o artykuł 24a. Zakaz zatrudniania radnego. Zdaniem: z radnymi nie może być nawiązany stosunek pracy w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat. Oraz artykuł 24b. Zakaz wykonywania pracy przez radnego. Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, o której uzyskała mandat. I dalej mówię, odnoszę się do sesji, bo pan redaktor nie ma czasu sesji obejrzeć, ale dzwoni do mnie na podstawie sesji, tego co się działo na sesji pół roku temu. O umowę radnego Hołowieńca z urzędem gminy pytał na 52. sesji Rady Gminy Sosnowica radny Robert Grzywaczewski. Jak wynikało z dokumentacji, którą posiadał Grzywaczewski, umowa radnego Mariusza Hołowieńca
w Urzędzie Gminy trwała od 8 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku. Hołowieniec twierdził, że umowa nie trwa... Hołowieniec stwierdził, że umowa nie została podpisana przez niego, lecz przez Urząd Gminy Sosnowica. Cytat. To są cytaty z sesji. Proszę sobie obejrzeć sesję. Ja tej umowy potwierdzam, że nie podpisałem, tylko gmina podpisała ze mną umowę. Do sprawy odniósł się wójt gminy Sławomir Czubacki, który stwierdził, cytat. Trochę pan radny Hołowieniec jest w błędzie, bo do zawierania umów to potrzebne są dwie strony i nieprzymuszona wola do zawierania tejże umowy. Na pewno wójt takich umów nie przygotowuje, tylko są pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za przygotowanie umów, zaprezentowanie, ustalenie treści z mecenasem i tak dalej. Później pan radny Hołowieniec opuścił salę obrad. Na końcu sesji radny Robert Grzywaczewski odniósł się tak. Do wypowiedzi Hołowieńca ustosunkował się radny Robert Grzywaczewski. Cytat. Szanowni Państwo, pan radny Mariusz Hołowieniec o wielu rzeczach zapomina. Tak samo jak zapomniał, że umowę nie sporządziła z nim gmina, tylko była umowa obopólna. Na umowie widnieje także jego podpis. Wyraźnie jest napisane. To nie jest podpis rozbójnika Rumcajsa, tylko podpis pana Hołowieńca. Przewodniczący Mitruk dodaje, że Rada Gminy nie będzie zajmować się tematem. Nie wpłynęło do nas żadne pismo w tej sprawie. Nikt nie doniósł do wojewody na radnego. Sam też nie miał ani nie ma zamiaru tego robić. Tłumaczy i wspomina, że umowę Hołowieńca z gminą polecił rozwiązać prawnik zatrudniony w Urzędzie Gminy Sosnowica, który stwierdził, że niestety przed podpisaniem umowy ani żaden z pracowników, ani sam radny Hołowieniec nie prosił go o zajęcie stanowiska w tej sprawie. A pan redaktor mi tak odpisuje, ewentualnie skrócimy, co pan napisał. Tylko ja nie mam czasu jej odsłuchać. Z racji reklam zabraknie też miejsca na długie opisywanie tematu. Skorygujemy podstawę prawną, czy mogę ostatecznie sformułować pana wypowiedź w parafrazie słów. Później pan redaktor się SMS-ami, też mam te SMS-y ze mną. Proszę państwa, nie wiem, czego to miało służyć. Na gminę ja już nie zliczam, ile tych donosów wpłynęło. 20, 30 na różne inwestycje. Ta słynna dziura w ziemi, no to już na tyle razy była donoszona, że to śmiech na sali po prostu był. Jeśli ja widzę, rozmawiam z człowiekiem z Najwyższej Izby Kontroli, który prosi mnie o rozmowę, na ponad 100 stron skargę podpisano, domyślcie się państwo, przez kogo. I to dwoje prawników wielkich pisało, nie powiem jakiego pana, bo to oni się tym zajmowali, kto inny pisał, kto inny podpisywał, ale to już mniejsze o to. To jak my mamy w tej gminie pracować? Jeśli chodzi o samego Hołowieńca, to radny Marek Grzywaczewski zaczął ten temat. Bo to radny Marek Grzywaczewski, oj przepraszam, Chybowski, bo to radny Chybowski informował mnie w SMS-ach, czego twierdzi, że nie pamięta, też się billing da z tego wyciągnąć, żeby coś z tym zrobić. Co zrobiłem? Poszedłem tylko z radnym Hołowieńcem do mecenasa, tylko i wyłącznie. Oczywiście umowa była bezprawnie podpisana i nikt nie miał zamiaru na Hołowieńca donosić, ani na Hołowieńca nie doniósł. Bo to, że nie ma nikogo w straży, to jest akurat ujma dla lejna. Bo to jest ujma dla lejna, ale że jest taki przepis, bo istnieje, nie tak jak w moim przypadku, że przepisu nie ma, że radny nie może wykorzystywać mienia komunalnego gminy. O, w tym budynku, proszę państwa, usługę świadczyłem, mienie komunalne gminy wykorzystałem. Za to pod drzwiami u wojewody przez 2 dni stało 2 osoby. Były pisane najpierw anonim do urzędu wojewódzkiego, potem było anonim do urzędu gminy, po anonim pan radny Chybowski zadzwonił z anonimem, do tej pani dyrektor pobiegł sobie. I tak to, proszę państwa, szanownego, wyglądało. Później oczywiście było do urzędu wojewódzkiego pismo, mało tego, że pismo do urzędu, to do komisarza wyborczego trzeba było pisać, bo jeszcze mało z czym było. No ale tak w naszej gminie się robi, jaka inwestycja jest realizowana, to od razu jest pisana skarga. Proszę państwa, jeśli cokolwiek, jakikolwiek kandydat chce cokolwiek zrobić, to niech to robi, niech mówi, jaki ma zamysł, niech mówi, jaką ma wizję konkretnie, a nie pisze skargi. Odnosząc się do całej tej kampanii wyborczej, opowiadanie jakichś bredni na mój temat, że ja coś mówię, nie mówię, proszę państwa, od tego jest sąd w trybie wyborczym. Jeżeli ktoś coś do mnie ma, proszę mnie podać do sądu w trybie wyborczym. Dlaczego do tej pory nikt tego nie zrobił? Tylko się szkaluje w ten sposób, bo tutaj pójdę, coś powiem, tam pójdę, coś powiem. Oto jest prowadzenie kampanii i dzielenie ludzi, bo ten niewykształcony, a ten wykształcony, a ten z lasu, a ten z miasta. Proszę państwa, ja się rodziłem w tej gminie, obserwuję je od dawna, znam większość mieszkańców tej gminy, większość.
ja nigdy nie posunąłbym się do takich słów, że mi za to, że byłem radnym, ktoś ma dziękować. Bo ja jeszcze takiego cyrku nie widziałem, że mi ktoś dziękował za to, że ja byłem radnym. Ja za to otrzymuję dietę i to trzeba naprawdę mieć trochę pokory w sobie, żeby takie rzeczy opowiadać, bo to jest nie do przemyślenia dla mnie. Mówiłem nie do jednego człowieka, od takich rzeczy tu jest miejsce, tutaj. I mówmy sobie w czasie kampanii o kampanii, a nie na sesji zaczynamy kampanię, bo ktoś mieli pewne pojęcia. To, co się działo na sesji, w sprawie doradnego to się tyczy sesji, a nie mówienia o tym, bo ten będzie wójtem, czy tamten będzie wójtem. Tu jest na to miejsce. Szkoda, że nie ma radnego Hołowieńca tutaj z nami, kandydata na wójta zresztą. Moglibyśmy porozmawiać. Tu nikt pana radnego Hołowieńca nie miał zamiaru atakować. Tutaj radna powiatowa Krystyna Jaśkiewicz wpisy na internecie tam publikuje swoje wielkie. Proszę państwa, bo na spotkaniu 5 lat temu raban był. Ja tylko przypomnę, że to radna Krystyna Jaśkiewicz przyszła na to spotkanie i to ona zaczęła się kłócić z byłym, nieżyjącym już starostą. Czy było inaczej? Kto z państwa był wtedy? I jak było, proszę państwa? Trzeba się kłócić. Proszę państwa, mnie poglądy nie interesują żadne, ani partyjne, ani polityczne. Jest czas na rozmowę i trzeba siadać i rozmawiać. Wielokrotnie to powtarzam. Jeśli w tej gminie ma być coś robione, to musimy rozmawiać. I rozmawiamy. I nie jest tak, jak nas się przedstawia, że tam urzędnicy się kłócą, radni się kłócą. Tak nie jest. To na ostatniej sesji puściły co po niektórym nerwy, ale też padały słowa niecenzuralne, których nie ma w mikrofonie. Niektórzy specjalnie prowokują pewne rzeczy. Ja to niestety siedząc z przodu słyszę. Łatwo jest kogoś sprowokować. Ja nie chcę mówić, to tak umiejętnie umie prowokować. Ale naprawdę, szanowni państwo, nie jest w tej gminie wcale tak źle. My nie mamy też się czego wstydzić. Oczywiście tutaj nie ma co w samozachwyt popadać, bo jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Ale przejedźmy się do jednej gminy sąsiedniej, drugiej, trzeciej, czy my naprawdę na tle tych gmin wyglądamy. Spójrzmy na budżet gminy Dębowa Kłoda, spójrzmy na budżet gminy Urszulin i czy tam tak wiele jest więcej zrobione. Już ja mówię o tych wielkich gminach, ja nie mówię o tych biednych gminach. Czy tam wiele jest więcej zrobione niż w Sosnowicy? Naprawdę, jeżeli my będziemy działać z powiatem razem, jeżeli powiat zechce działać, co mnie bardzo boli, co powiat robi ze scaleniami, na sesji wielokrotnie to mówiłem. Nic nie robi ze scaleniami, kompletnie praktycznie nic, robi tylko to, co musi. Spójrzmy na powiat włodarski, ile tam jest scaleń robione. My stoimy i tkwimy w miejscu. Do dróg powiatowych, żeby gmina składała wnioski na drogi powiatowe. Ja przypomnę, że obecnie na 3 drogi powiatowe gmina złożyła wnioski. To starostwo powinno składać te wnioski na drogi powiatowe. Ta słynna droga do Jagodna rozkrzyczana. Mówiłem już to na sesji, ale powiem po raz kolejny. Dostaliśmy jak kota w worku. Rozmawiałem z nieżyjącym już starostą. Zupełnie inną koncepcję mieliśmy. Miało być to robione metodą zaprojektuj i wybuduj. Kto w końcu ten projekt sporządzał, nie mam pojęcia. Raz ten projekt wstępnie widziałem z panem sekretarzem. No to rzeczywiście wybujany projekt w kosmos. I tak niecały kilometr drogi ma 4 miliony z kawałkiem kosztować. W finansowaniu 50 na 50 starostwo otrzymało te finansowanie. Inna gmina od razu zrezygnowała. Już nie będę mówił, która, bo nie miała takich pieniędzy. My dostaliśmy na decyzję miesiąc. I proszę państwa, pisać w swojej ulotce wyborczej, że przez wójta gminy tej drogi nie ma, przecież to jest kpina. To jest istna kpina. Mieliśmy w tamtym czasie wolnych środków w budżecie 30 tysięcy złotych. A od nas żądało się zabezpieczenie 400 bodajże 12 tysięcy albo ponad 400 tysięcy, jeśli dokładnie nie powiedziałem kwoty, na zabezpieczenie w budżecie na pierwszy rok oraz po raz tu, na kolejny rok ponad 400 tysięcy złotych. Ponad 800 tysięcy złotych na niecałe 900 metrów drogi. Proszę państwa, my takich pieniędzy po prostu jako nie mamy i to nie wójt decyduje o tym. Wójt informował radę na komisjach, mówił. Pani skarbnik jasno do tego się odniosła. Nie mamy pieniędzy w budżecie do zabezpieczenia inwestycji tej drogi i tylko dlatego ta droga nie powstała. Gdyby starostwo zwróciło się z wnioskiem do Polskiego Ładu w zupełnie innym finansowaniu, nie 50%, tylko 5% lub 2%, wtedy oczywiście, wtedy to są dużo mniejsze pieniądze, tak jak gmina te wnioski składa na te drogi.
Jak wyglądała ta praca w starostwie, nie wiem. Nie jest też prawda, że my się kłócimy ze starostem, bo się nie kłócimy, rozmawiamy. Po prostu koncepcje starosta ma inne, my mamy trochę inne, ale szanujemy się. To, co się dzieje w Radzie Powiatu, nie chcę się do tego odnosić. Te dwa obozy tam są i z tego, co widzę, to tylko sobie przeszkadzają. U nas w Radzie Gminy przynajmniej aż tak z obozów sformułowanych nie było i naprawdę rozmawialiśmy i naprawdę źle to nie wyglądało. To jest ode mnie tyle, dementując plotki, wszelkie jakieś pomówienia na mój temat. Ja się cały czas odnosiłem tego, proszę mnie podać w trybie wyborczym, jeśli ktoś twierdzi, że to jest prawda, nikt tego do tej pory nie zrobił. Ja naprawdę szanuję innych kandydatów. Co mam do powiedzenia, to powiem prosto w oczy, nie będę tego uszukiwał. I tyle, szanowni państwo, w tej sprawie. Do wójta więcej pytań nie mam, bo nie miałem. Co najwyżej, jeśli chce, to niech się do owego czasopisma przyniesie, bo zostaliśmy tam obsmarowani, jako to byśmy my rzeczywiście do tej gazety donieśli i napisali ten owy artykuł, czy prosili o pisanie tego artykułu. Ja tylko przypominam, 31 lipca, wtedy była sesja, odnosząc się do tej sesji, pan redaktor dzwonił. Dziękuję, szanowni państwo. Proszę państwa, ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Mogę? Tak, proszę. No ja, proszę państwa, będę krócej mówił, wszyscy mnie chyba znają. Stanisław Bancerz, radny jeszcze gminy Sosnowica. Proszę państwa, ja chciałem się odnieść do kwestii dofinansowania. Tutaj była poruszana przez pana wójta, przez przewodniczącego rady. Właśnie chciałbym na to zwrócić uwagę. Ja przez 8 lat, czy przez dwie kadencje byłem przewodniczącym Rady Gminy i kończąc swoje przewodniczącenie Radzie Gminy, spotkałem się z takim zarzutem. No Bancerz to jest jakiś taki, niegramotny, bo nawet od szkoły do siebie nie zrobił chodnika. Tak było powiedziane, do siebie, nie? A chodziło o to, żeby zrobić chodnik do ulicy Grabowej. I dlaczego tak było? Dlatego tak było, że właśnie wówczas w poprzedniej kadencji Zarząd Dróg Wojewódzkich po prostu nie chciał dać pieniędzy na ten chodnik. Całość praktycznie miała być finansowana z budżetu gminy. Ja jako przewodniczący nie mogłem tego po prostu tak głosować, żeby ten chodnik był. Ba, większość radnych, która wtedy była, głosowała, żeby tego chodnika nie robić w takim dofinansowaniu, w jakim jest, prawda? I dopiero ta rada gminy doszło do takiej sytuacji, że Zarząd Dróg Wojewódzkich znalazł gdzieś tam pieniądze i z tego, co pamiętam, to tylko Rada Gminy dołożyła 20%, a 80% dołożył właśnie Zarząd Dróg Wojewódzkich. I tutaj do wójta, do przyszłych radnych taka jest uwaga. Wchodzić w takie projekty, gdzie jest dofinansowanie jak najmniejsze od strony gminy, żeby z naszych pieniędzy, to są nasze podatników pieniądze, żeby jak najmniej ich wydawać, tak? To, co tutaj przewodniczący Jacek Mitruk też powiedział. No nie sztuka, że wejść w projekt, który jest 50 na 50 nawet i wydać na przykład 1 000 000 złotych, gdzie za ten 1 000 000 złotych można wejść w 3-4 projekty, tak? I dlatego ta Rada Gminy, proszę, ja nie musiałem być przewodniczącym Rady, a chodnik jest, tak? No proszę, wszyscy chodzą, widzę, spacery są, z pieskami chodzą, łączą się z drogą Grabową, elegancko, fajnie. Nie musiałem, bo radni wiedzieli, że to jest potrzebne. Nie musiałem ja być przewodniczącym, za co im serdecznie nie dziękuję i wójtowi też. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto jeszcze z państwa? Proszę bardzo, pan sołtys Andrzej Żarczuk. Moje nazwisko Żarczuk, jestem delegatem do Lubelskiej Izby Rolniczej i chciałbym z tego miejsca podziękować wójtowi za pomoc w zorganizowaniu spotkania, de facto żeśmy walczyli o to od początku kadencji wójta, w sprawie odstrzału bobra, gdzie koła łowieckie nie były przychylne nam. Udało nam się coś takiego zorganizować, udało się odstrzelić kilka tych bobrów, z czym mam pretensje tylko przy czym do kół łowieckich, gdzie po spotkaniu w gminie koła łowieckie powiedziały, że wójt se sprosił chłopków. My nie jesteśmy chłopkami, my jesteśmy rolnikami. Została nas garstka może w tej gminie, ale mi się wydaje, że nam się należy szacunek. Bo te koła łowieckie nie polują na swoich terenach, tylko polują na terenach rolników, gdzie ta zwierzyna wykarmi się na polach, łąkach rolników.
Także dziękuję, panie wójcie, i myślę, że jeżeli zostanie pan dalej wójtem, będziemy dalej ciągnąć ten temat i współpracować w tym kierunku. Dziękuję, panie Andrzeju. Kto z państwa jeszcze? Proszę państwa, no, jeżeli wyczerpaliśmy tutaj zakres naszych spraw, no oczywiście mizerna ta debata, jak sam ze sobą musiał debatować. Nie, proszę państwa, tutaj jeśli można, zauważyliście państwo oczywistą oczywistość, że to nietworzenie jakiejś takiej otoczki, tylko my tu wszyscy, jeżeli się mierzymy z problemami, to przynajmniej do tej pory tak było, że rozmawialiśmy wspólnie o rozwiązywaniu problemów. Wspólnie. Mówiący te słowa nigdy nie chował pod dywan żadnego problemu, bo problemy też były. Były osoby niezadowolone i będą osoby niezadowolone. Taka jest nasza rzeczywistość. Nie wszyscy są szczęśliwi w tym świecie. Są tacy, którzy mają prawo czuć się pokrzywdzeni, mają prawo ze swoimi sprawami przychodzić, o swoich rzeczach ważnych mówić głośno. A my od tego jesteśmy, żeby wysłuchać, żeby znaleźć jak najbardziej rozsądne, optymalne rozwiązanie. Proszę państwa, ja z tego miejsca chciałem podziękować gorąco państwu, że zechcieliście państwo spotkać się z moją skromną osobą. Mam oczywiście nadzieję, że ten nadchodzący festiwal piękności, w cudzysłowie, który się wydarzy 7 kwietnia, no niekoniecznie będzie tylko i wyłącznie festiwalem piękności, bo to, proszę państwa, my wszyscy w naszym takim głębokim przeświadczeniu, przemyśleniu, przeanalizowaniu, zastanowieniu, no podejmujemy te decyzje na kolejne lata. Ja życzę, żeby te decyzje były jak najbardziej przemyślane, żebyśmy mogli sobie za lat kilka powiedzieć, że tak, to był dobry kierunek, właściwy kierunek, nie popełniliśmy błędu. Ja wierzę, głęboko wierzę w mądrość mieszkańców gminy Sosnowica. Wiele razy tej mądrości nie brakowało. Mieszkańcy udowadniali, że pomimo różnego rodzaju słów wrzucanych do naszych ogródków, że jednak pozostawaliśmy przy własnym rozumie. I w związku z tym no, życzę państwu przede wszystkim tego, żebyśmy byli dla siebie bliscy, podchodzili do siebie z szacunkiem, ze zrozumieniem, z zaufaniem, z taką aprobatą do tych osób również, które chcą wyrazić swoje zdanie niejednokrotnie. Żeby również miejsca nie brakowało dla tych, którzy być może myślą inaczej od nas, a może czasami chcą nam cierpką informację przekazać, bo przecież nie jesteśmy doskonali, ja ciągle to powtarzam. I z pokorą do tego wszystkiego podchodźmy, z takim wyważeniem, zastanowieniem, nie na zasadzie takiej, że to taka, miałem już refleksjami się nie dzielić, ale też z taką refleksją, no na swoim przypadku, no bo wójt na nas z plakatu nie patrzy, to nie jest dobry wójt. Także. Fajnie to wynikło, bo jest tutaj, akurat nie ma tego radnego, który tutaj tego chłopka nazwał, jednego od tych bobrów, bo wstyd mi jest za niego jako za mieszkańca, chociaż ten pan jest, mienił się radnym, mienił się, bo w moim mniemaniu mienił się.
Bo nieważne, żeby ten milion przepadł, ważne, żeby Zalescy nie dostali. Ha, ha, ha. Nieważne, żeby ten chłopek z Olchówki czy z Mości, z tej Bobry zabił, bo on jako przewodniczący i szef koła łowieckiego, to on powinien zadbać o to, żeby temu rolnikowi było lżej. I mienimy się tacy nowi radni tym, że tak będą nas chłostać, jak ich wybierzemy. Bo to taka władza. Pan, który ma tutaj Green Velo we Włodawie, mając ileś tam busów, nie ma interesu na tym, żeby przez Sosnowice bus pojechał. A pan radny, który jest łowczym, ma w i wasze bobry. Przepraszam za wyrażenie. I on się mieni radnym. On się mieni radnym. Tak. To jest nie obywatel, tylko obatel, bo tak to kiedyś powiedział. Obatel, ten co chłosta, wie pan? Bo ktoś kiedyś powiedział, że w Sosnowicy powinien pręgierz powstać. I wójt, i ten królem, który się tutaj mieni, który się królem mienił, bo to jest we wspólnocie, proszę państwa, na dużej stronie, mienił się królem Sosnowicy. Bo kiedyś króla to biskup albo papież namaścił. I proszę państwa, nie można ubliżać rolnikowi, nie można ubliżać emerytowi i schorowanemu człowiekowi. Bo my jesteśmy wszyscy równi. Nie pułkownicy, nie magistrowie. Jest pan obywatelem i człowiekiem. I wszyscy, czy są mniej wykształceni, czy bardziej wykształceni, to jesteśmy tylko ludźmi. Jeżeli będziemy sobie pluć w twarz, to chwała wam za to i za te bobry pańskie. Przepraszam pana. Dziękuję bardzo. Kto mi nie zna, to jeszcze Antoni Niedzwiecki. Miło mi powitać Tadeusza Zięcia, pana wójta, bo z tego względu, przepraszam, no teścia, nie, bo dzisiaj rozmawiając z jednym z mieszkańców Sosnowicy, powiedział mi taką wrzutkę, nie głosujcie na Czubackiego, bo nawet jego teść nie będzie na niego głosował. I właśnie miło mi widzieć, że ty jesteś, Tadeusz, tutaj, wiesz. No. Druga sprawa, panie wójcie, jeśli można, chcielibyśmy coś się dowiedzieć na temat wyroku, który został ogłoszony przez sąd pierwszej instancji. To chyba nie jest zakazane, żebyśmy widzieli, czy nie? Nie jest, proszę państwa, zakazane. No, jakby można, to byśmy chcieli wiedzieć. Proszę państwa, postanowienie sądu, o które pyta pan Niedzwiecki, ono myślę, że już w mediach społecznościowych jest dostępne. Jest to postanowienie Sądu Okręgowego pierwszej instancji, Sąd Okręgowy w Lublinie, trzeci Wydział Cywilny. Na okoliczność właśnie w trybie wyborczym, gdzie kandydatka na radną powiatową pani Krystyna Maria Jaśkiewicz pozwoliła sobie na sformułowanie, że to zasługa albo nie zasługa wójta, że jakoweś pieniądze przepadły pozyskane na budowę dróg powiatowych. Ja na początek w kilku słowach powiem tylko, żebyśmy mieli wszyscy świadomość, że ten świat tak jest poukładany, że za drogi powiatowe to odpowiada starosta parczewski w naszym wydaniu, za drogi wojewódzkie marszałek województwa, za drogi gminne wójt gminy. A to, czy samorząd gminny zechce dofinansować, wesprzeć finansowo przedsięwzięcie na drodze powiatowej, to o tym decyduje Rada Gminy. To jest kompetencja Rady Gminy. No ale proszę państwa, ja wręcz byłem zdziwiony, no bo nie kandyduję do Rady Powiatu, a nagle konkuruję z radną powiatową. Także trudno mi było to zrozumieć, w związku z tym w trybie wyborczym pozwoliłem sobie na tą refleksję, żeby no, sąd rozstrzygnął, kto jest kto w tym całym zamieszaniu. I proszę państwa, Sąd Pierwszej Instancji, Sąd Okręgowy w Lublinie, Trzeci Wydział Cywilny, wydał postanowienie, w którym zakazuje Krystynie Marii Jaśkiewicz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, orzeka przepadek materiałów wyborczych w postaci ulotki, nakazuje Krystynie Marii Jaśkiewicz umieścić sprostowanie
w prasie, wspólnota Parczewska na stronie internetowej, w wydaniu papierowym, nakazać Krystynie Marii Jaśkiewicz przeproszenie Sławomira Czubackiego poprzez własnoręczne spisane, podpisane oświadczenie. Oczywiście strona, która ten nakaz otrzymała, no ma prawo się, ma prawo apelować, bo to jak w dościpie, sąd sądem, a sprawiedliwość po naszej stronie. Ale proszę Państwa, no nie mniej, nie więcej, na litość Boga. Przepraszam, że przywołuję. Ale w tym wszystkim, w tych sprawach, nad którymi pochylaliśmy się w ubiegłej kadencji jako Rada Gminy i przy okazji wójt gminy, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby Państwo radni nie wiedzieli o czymkolwiek. Nigdy nie było takiej sytuacji. Powtarzam raz jeszcze. Wszystkie nasze działania były poprzedzone wspólną analizą, podjęciem wspólnej decyzji. I jest rzeczywiście, no przykro, że musiałem z takiej formy skorzystać, ale proszę Państwa, no w rozmowach z wyborcami, z szeregiem przychylnych mi osób, te wszystkie osoby mówiły, jak można zniżać się do takiego poziomu, żeby wychwalać swoje osiągnięcia, w cudzysłowie, a jednocześnie próbować dyskredytować kandydata na wójta. Proszę Państwa, czy ta informacja... Proszę Państwa, tak kończąc, ja już tak zupełnie poza formułą tej niby debaty. Jeszcze raz chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować za przybycie, za to, że Państwo przyszliście, byliście tutaj, chcieliście wysłuchać, co mam do powiedzenia. Absolutnie moją intencją było, żeby można było z adwersarzem podyskutować o sprawach samorządowych. Z różnych przyczyn nie dane nam było. Ja nawet nie chcę tego oceniać, bo nie jestem od oceny tej całej sytuacji. Mogę tylko powiedzieć, że gdyby druga strona zaproponowała godzinę 24 dzisiaj, to z chęcią bym się o tej 24 pojawił, jakby taka propozycja padła. Jutro cały dzień do dyspozycji, ale oczywiście, no słuchajcie Państwo, przecież każdy ma prawo układać sobie tą swoją rzeczywistość wedle własnego uznania i tylko przykre jest to, że tak jak tutaj niejednokrotnie Państwo w swoich wypowiedziach zauważyliście, że w naszych wspólnych rozmowach o naszych sprawach ważnych, to jak mamy możliwość się spotkać, no to jednak jest problem z tym spotkaniem. A z drugiej strony ja stawiam takie pytanie, no przecież słuchajcie Państwo, przecież my wszyscy kandydaci na te zaszczytne funkcje wójtów, burmistrzów, radnych gmin, radnych powiatowych, radnych sejmików, no przecież idziemy tylko po to, żeby nam było lepiej. No to o co tak naprawdę chodzi w tym sporze? O co naprawdę chodzi w tym sporze? Także miejmy nadzieję, że ta nowa rzeczywistość samorządowa, która się objawi 8 kwietnia, będzie dla nas wszystkich optymistyczna. Będziemy mogli pełni animuszu przystąpić do kolejnych działań, do rozwiązywania kolejnych problemów, realizacji kolejnych pomysłów. Ja z tego miejsca życzę wszystkim kandydatom, a przede wszystkim tym wszystkim kandydatom obecnym na tej sali, żeby ten dzień był dla nich dniem sukcesu. Dzień 7 kwietnia, żeby był dniem sukcesu. I życzę sobie i Państwu, żebyśmy spotkali się w takim gronie,
które będzie tylko chciało ze sobą współpracować, chciało rozwiązywać problemy, po to, żeby pokazać niedowiarkom, że można w sposób normalny, żeby pokazać niedowiarkom, że to budowanie naszego lepszego jutra to nie opiera się tylko wyłącznie na sloganach, na słowach, tylko jak ktoś wielki powiedział, po czynach ich poznacie. Dziękuję bardzo.